Dzień dobry, kochane cery dojrzałe. Przychodzę z myślą o Was, jako że luty bardzo daje mocno w kość każdej skórze, co prawda, ale w szczególności ta dojrzała rzeczywiście bardzo intensywnie to odczuwa. Jako że mamy już dłuższy czas działanie suchego powietrza, zmiennych temperatur, czynników zewnętrznych, to mróz, to wiatr, to niestety ta skóra ulega bardzo szybkim zmianom. Dlatego też postanowiłam stworzyć Wam osobny materiał, w jaki sposób wzbogacić pielęgnację. Tutaj też dzisiaj zobaczycie, w jaki sposób używać wałka, w jaki sposób używać kamienia guasza. To wszystko Wam dokładnie pokażę. Pokażę również, jakie kosmetyki pod tego rodzaju masaże będą odpowiednie. No i oczywiście porozmawiamy o składnikach aktywnych, które dokładnie wzbogacą tę skórę. Przedstawię Wam kilka rodzajów zabiegów domowych w różnych przedziałach cenowych do różnych potrzeb i problemów skórnych. Mówiąc o cerze dojrzałej, myślimy o wieku. No i właśnie, kiedy ta cera dojrzała tak na dobrą sprawę się zaczyna? Książkowo oceniona jest na 35 lat, czyli to 35 plus oznacza, że już mamy cerę dojrzałą. Z tym, że w praktyce wygląda to różnie, dlatego że zdarzało mi się spotkać dwudziestokilkulatki, które miały cerę o wiele, wiele starszą, ze względu na chociażby dosyć sporą dawkę promieni słonecznych, co w efekcie dawało zmniejszenie jędrności, napięcia, utratę odpowiedniego nawilżenia, blasku, pogrubioną warstwę rogową, a w rezultacie degradację włókien kolagenu i elastyny, utratę takiego, kolokwialnie mówiąc, blasku. Zdarzało mi się też spotkać w drugą stronę osoby dużo bardziej dojrzałe wiekowo, gdzie ich skóra zdecydowanie nie wyglądała na swoje lata. Czyli była odpowiednio właśnie odżywiona, nawilżona, zadbana i to dzisiaj będę Wam próbowała przekazać, że najważniejsze jest to, w jaki sposób traktujemy naszą skórę. Nie genetyka, to nie ona stanowi o tym, że już teraz od tego momentu ta cera dojrzała się zaczyna i sfokusowane działamy antyagingowo, czyli przeciwstarzeniowo, żeby jak najbardziej spowolnić ten czas. Oczywiście to się wszystko da zrobić, tylko zauważcie, to co wszystko Wam tu przedstawiam w moich materiałach, staram się łączyć różnego rodzaju działania. Nie tylko takie wąskotorowe myślenie jednokierunkowe. Jak mówimy o antyagingu, to zawsze myślimy o zmarszczkach, a to nie jest tylko to. W przypadku starzenia się skóry, oczywiście na myśl momentalnie przychodzi utrata jędrności i zmarszczki, ale jedną z oznak są chociażby przebarwienia. O tym się często nie mówi, a przebarwienia najczęściej pojawiają się w wieku 30 lat i właśnie to jest następstwo nadużywania promieni słonecznych, braku ochrony przede wszystkim przed promieniami UV. Tutaj też Wam dzisiaj przedstawię tego rodzaju zabieg. Zresztą to, co dzisiaj Wam tutaj pokażę w dzisiejszym materiale, to będzie 5 rodzajów zabiegów na różne problemy skórne. Pierwszym z nich będzie bariera hydrolipidowa. Jak dobrze wiemy, w okresie zimowym bariera hydrolipidowa najbardziej dotkliwie to odczuwa. Pod wpływem działania zmiennych temperatur, sztucznego powietrza w pomieszczeniach, sztucznie ogrzewanego powietrza w pomieszczeniach, suchego przede wszystkim, czyli małego też nawilżenia, mniejszego dotlenienia, bo wychodzimy mniej na zewnątrz, na spacery, mniejszego też w ogóle takiego doenergetyzowania naszej skóry, bo przecież jest bardzo, bardzo krótki dzień. W rezultacie uzyskujemy, że ta skóra jest tak pozbawiona blasku, jest naruszony płaszcz hydrolipidowy, ona staje się bardziej szorstka, taka niemiła w dotyku, bardziej tkliwa, intensywnie reaguje na czynniki zewnętrzne, tworzy się błędne koło, to już niejednokrotnie Wam tłumaczyłam w przypadku naruszonej bariery hydrolipidowej, a dodatkowo jeszcze zaczyna nagle reagować na składniki aktywne zawarte w kosmetykach, na które wcześniej reagowała prawidłowo, a teraz pojawi się czasami tak to rumień, to jakieś pieczenie, tu szczypanie, mrowienie. I właśnie dlatego tworzę dzisiaj dla Was ten materiał, że już niejednokrotnie słyszałam, a to od moich koleżanek, a to od moich klientek w gabinecie, co właśnie zrobić teraz w tym okresie. Styczeń, luty, marzec to są najtrudniejsze 3 miesiące dla naszej skóry ze względu właśnie na już działanie tych czynników, które wymieniłam. Ciężko wtedy tutaj rzeczywiście tę skórę na tyle pięknie wyprowadzić na prostą, żeby ona funkcjonowała prawidłowo i tu naprawdę trzeba wdrożyć silniejsze działa. Sama podstawowa pielęgnacja, ona nie wystarczy. Warto poświęcić chociaż te pół godzinki w ciągu tygodnia i stworzyć sobie taki rytuał domowy, taki mini zabieg, żeby dać tej skórze
odpocząć, zrelaksować się, dodatkowo jeszcze właśnie odbudować barierę hydrolipidową, dodać jej blasku. To też jest kolejny aspekt, który dominuje mocno zimą, bo gdy mamy skórę mniej dotlenioną, ona wtedy staje się taka bardziej szarawa, mniej ukrwiona. W rezultacie zamiast mieć naturalnie zdrowy, ładny, bladoróżowy koloryt, staje się szara, ziemista, bez życia. Więc tutaj też stworzyłam w tym kierunku tego rodzaju zabieg. Dodatkowo jeszcze postępuje tutaj utrata jędrności. Czemu w przypadku cery dojrzałej jest to tak mocno widoczne? Niestety z wiekiem dzieje się tak, że wszelkie funkcje, w tym przemiana komórkowa naskórka, ale nie tylko naskórka, bo i komórek w skórze właściwej, staje się spowolniona. W rezultacie ona nie regeneruje się tak szybko, nie przetwarzają się te komóreczki, nie mamy tylu zdrowych, młodych komórek, gromadzą się w warstwie rogowej te komórki martwe, a im więcej martwych komórek, tym dla naszej skóry gorzej, bo ona zaczyna się rozleniwiać. Nie ma takich sygnałów wtedy, żeby zwolnić gdzieś miejsce na te zdrowe, młode komórki. Ja to Wam oczywiście tłumaczę teraz w taki sposób wizualny, bym powiedziała. Natomiast tutaj właśnie potrzebne są te takie działania z naszej strony, żeby dać jej takiego kopniaka energetycznego. Czyli zobaczcie, mamy tak, odbudowę bariery hydrolipidowej, w tym silną regenerację, odżywienie i nawilżenie. I tutaj doskonale sprawdzą się substancje nawilżające, chociażby przede wszystkim, zawsze się na pierwszy plan tutaj wysuwa, już doskonale nam poznany kwas hialuronowy, ale już za chwilę za nim idący i coraz bardziej zyskujący na popularności kwas glutaminowy, który jeszcze w większej mierze niż kwas hialuronowy trzyma wodę w naskórku. Oczywiście musimy też zwrócić uwagę na mocznik, który też przepięknie będzie pomagał w utrzymaniu takiej miękkości skóry, delikatności oraz substancje łagodzące, szczególnie pantenol, alantoina, witaminy z grupy B, czy chociażby witaminy natłuszczające, takie jak witamina A, ale w tym wypadku nie w postaci retinolu, tylko chociażby w postaci beta-karotenu, witamina E czy witamina F. Warto też pamiętać o witaminie K, która będzie wzmacniała ściany naczyń krwionośnych. No i właśnie, tutaj dochodzimy do kolejnego aspektu, bo z wiekiem też kruszeją naczynia krwionośne. Więc naszym działaniem jest wzmacnianie tych naczyń krwionośnych. Gdy one bardziej kruszeją, tym tutaj to jest taki połączony łańcuszek. Gorsze ukrwienie skutkuje bardziej szarym kolorytem skóry. Im bardziej szary koloryt skóry, tym coraz to bardziej, jak w kołowrotku, napędza się takie błędne koło. Czyli małe ukrwienie, gorsze odżywienie skóry, gorszy koloryt. A jak gorsze koloryt, gorsze ukrwienie, no to z kolei znowu później gorsze wchłanianie substancji aktywnych. I to tak się ze sobą wszystko zazębia i nakręca. Czyli naszym działaniem będzie wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych. I tutaj możemy sobie wymienić mnóstwo składników aktywnych, chociażby takich jak wąkrota azjatycka, miłożąb japoński, oczerwich gnijski, krwawnik, arnika. Tych składników jest mnóstwo. Oczywiście też kofeina usprawniająca krążenie, a jednocześnie działająca przeciw obrzękom. Tu jeszcze poruszę taki aspekt, dlaczego przy skórze dojrzałej szybciej widzimy te braki w pielęgnacji. No właśnie dlatego, że na skutek tych wolniejszych przemian niestety skóra ona tak szybko się właśnie nie regeneruje i co za tym idzie, tutaj potrzeba po prostu silniejszych działań. Tak jak sama młodość się po prostu sama w sobie, można powiedzieć, obroni. Niestety przy skórze dojrzałej już tak łatwo nie jest, no i musimy się troszeczkę bardziej napracować, ale od razu powiem Wam, dziewczyny kochane, ta walka nie jest przegrana. Mamy dzisiaj naprawdę tyle ciekawych, fantastycznych, nowych składników aktywnych, tyle postaci kosmetyków, które tu też Wam oczywiście przedstawię, w tak różnych rodzajach, z cudownymi, skoncentrowanymi właśnie składnikami czynnymi, które szybko pomagają naszej skórze. Dodatkowo jeszcze możemy taką skórę postymulować pod wpływem mikronakłuć, przy użyciu wałka, przy użyciu kamienia guasza, czy dermarolera, czy możemy wykonać chociażby peeling kawitacyjny w warunkach domowych i to wszystko sprawi, że ta skóra będzie taka bardziej nakręcona, napędzona do regeneracji.
Ale myśląc o skórze dojrzałej, tak jak wspomniałam na początku, często myślimy o utracie jędrności, o zmarszczkach, ewentualnie pozbawienie blasku. Zapominamy niejednokrotnie, że przecież wiele z nas w wieku dojrzałym boryka się z niedoskonałościami. No a niestety, powyżej 35 roku życia, a szczególnie w okolicach 40-45 lat, pojawia się trądzik różowaty. I my, kobiety, jesteśmy najbardziej narażone ze względu na nasze estrogeny. Czyli tutaj mamy niedosyć, że walkę z niedoskonałościami, które potrafią naprawdę spędzić sens powiek i doskonale wiem, co mówię, bo sama przecież to przeżyłam i już niejednokrotnie z Wami dzieliłam się tą informacją. To jest bardzo deprymujące. Czyli z jednej strony trądzik różowaty, a z drugiej już zmarszczki. Wiadoma sprawa, że każda z nas chce wyglądać jak najlepiej. Jak połączyć teraz te działania? No bo przecież jak myślimy sobie o likwidacji trądziku i nie tylko w tym wypadku trądziku różowatego, bo niestety niektóre z Was też borykają się, czy niektóre z nas, przepraszam, bo ja z kolei też borykam się od czasu do czasu z EUZS-em, czyli z łojotokowym zapaleniem skóry, to jak tutaj jednocześnie dbać o regulację pracy gruczołów łojowych, czyli już tutaj się myśli, żeby troszeczkę tę skórę jakby, no może przesuszyć, a tutaj z drugiej strony mamy zmarszczki. Jak to ze sobą wszystko połączyć? Wiem, nie jest to łatwe i właśnie dlatego dzisiaj Wam tutaj pokażę to w tych wszystkich zabiegach, jak naprawdę w krótkim czasie możemy tego dokonać. Czyli jednocześnie dbamy o barierę hydrolipidową, dbamy o gruczoły łojowe, żeby je ładnie wyregulować, zapobiegamy zaskórnikom, krostkom, grudkom w różnego rodzaju chorobach skórnych, wzmacniamy ściany naczyń krwionośnych, żeby działać przeciwrumieniowo, dodatkowo działamy przeciw przebarwieniom, czyli regulujemy poziom barwnika w skórze, dbamy o cały proces melanogenezy, czyli proces powstawania barwnika, likwidujemy już istniejące przebarwienia, a jednocześnie zapobiegamy kolejnym i rozświetlamy tę skórę i wyrównujemy jej koloryt oraz oczywiście odżywiamy, nawilżamy, czyli dbamy o barierę hydrolipidową. Te wszystkich kilka aspektów, które tutaj wymieniłam, pojawi się właśnie w dzisiejszym odcinku i zaraz dokładnie będziecie mogły zobaczyć, w jaki sposób każdy taki zabieg będzie mógł przebiegać. I tak jak już wspomniałam wcześniej, pokażę dokładnie krok po kroku, w jaki sposób zastosować wałek do masażu i kamień guasza. Pierwszym zabiegiem, który dla Was przygotowałam, jest zabieg nawilżająco-rozświetlający dla skóry pozbawionej blasku, pobudzający krążenie i likwidujący szary kolort. Doskonale sprawdzi się u skór palaczy, u skór takich ziemistych, pozbawionych życia, z utratą jędrności, tam gdzie mamy też słabe nawilżenie i jak najbardziej ten zabieg możecie potraktować jako bankietowy, choć zawsze mówię, zachęcam, żeby zabiegi wykonywać dzień wcześniej, żeby ta skóra napiła się odpowiednio składników aktywnych, gdyż później może być po prostu rolowanie się makijażu, jeżeli wykonamy tego rodzaju zabieg w tym samym dniu. Każdy z zabiegów będzie przedstawiony w dwóch wersjach cenowych. Zaczynamy od pierwszego zabiegu, pierwszej mojej propozycji i tutaj wybrałam Wam. Pierwszy peeling to jest peeling enzymatyczny marki Sensum Mare, który zawiera w sobie kompleks trzech enzymów. Mamy żurawinę, papaję i mango. Dodatkowo mamy jeszcze kompleks pięciu alg, które będą silnie odżywiały, nawilżały, regenerowały skórę i pamiętajmy, że algi są też silnymi antyoksydantami. Odnośnie enzymów, które tutaj zostały skomponowane, to jest dość ciekawe, dlatego że z reguły obserwujemy, mamy papainę i bromelinę, czy bromelainę, dwie nazwy są poprawne, czyli enzym z ananasa, a tu dodatkowo jeszcze mamy żurawinę. Żurawina też jest silnym antyoksydantem, uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, działa też łagodząco, przeciwrumieniowo, wzmacnia naczynia krwionośne. Mamy tu dodatkowo pieprz tasmański, który działa przeciwzapalnie i również będzie niwelował zaczerwienienie skóry. Dodatkowo mamy wodę z lodowca, która będzie działała kojąco i nawilżająco. Ten preparat jest w konsystencji żelowej, jest naprawdę bardzo delikatny i nawet jeżeli Twoja skóra jest skłonna do podrażnień, to możesz śmiało go zastosować. Ma on taki świeży, lekki zapach, nakładamy go aż na 10 do 15 minut, czyli świadczy to o tym, że preparat jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. To jest moja pierwsza propozycja, jeżeli chodzi o peelingi, bo
To jest propozycja dla osób, które po prostu chcą naprawdę bardzo delikatnie zadziałać, też rozpoczynają swoją przygodę z kosmetyką. Drugi peeling to jest peeling kwasowy marki Basic Lab. To jest regenerujący peeling kwasowy, nawilżenie i wygładzenie. On zawiera w sobie 8% kwasu mlekowego, 6% kwasu laktobionowego, 3% glukonolaktonu. Wszystkie te kwasy bardzo intensywnie nawilżają i rozświetlają skórę, więc to jest doskonałe wyjście z sytuacji, kiedy właśnie Wasza skóra potrzebuje tego blasku. Tutaj mamy również resweratrol, który też jest bardzo silnym antyoksydantem, działa bardzo silnie rozświetlająco, wzmacniająco na ściany naczyń krwionośnych, oraz glutation, który będzie silnie regenerował skórę i też wzmagał jej nawilżenie. Ten produkt nakładamy, on jest w konsystencji żelowej, ma typowo kwasowy zapach i nakładamy go na maksymalnie 10 minut. Taka jedna pompeczka, bądź dwie, w zależności oczywiście jak chcemy grubą warstwę nałożyć. Wystarczy na całą twarz, jeżeli chcemy również, i zachęcam do tego, wykonać zabieg na szyi i dekolcie, to oczywiście nakładamy preparatu odrobinę więcej. Zresztą, kochane moje, zachęcam, bo zawsze zapominamy o tym szyi i dekolcie, a to powinno być jak przedłużenie twarzy. Więc postarajcie się nakładać wszystkie preparaty na twarz, szyję i dekolt. Ten preparat nakładamy, tak jak wspomniałam, na 10 minut i zmywamy letnią wodą. Pamiętajcie w ogóle, żeby operować w okolicy twarzy zawsze letnią wodą, żeby ta woda nie była zbyt gorąca. Jeszcze bardzo ważna uwaga, bo od razu przeszłam tak do peelingów. Oczywiście wszelkie zabiegi, które dzisiaj tutaj Wam przedstawiam, wykonujemy wieczorem po dokładnym oczyszczeniu twarzy. Tutaj już Wam etapu oczyszczania nie będę pokazywała, czyli mamy olejek, bądź balsam do demakijażu, bądź masełko, w zależności od tego, co lubicie, pianka lub żel myjący, a następnie tonik. O tym nie zapominamy i dopiero przechodzimy wtedy do peelingu z jednego z wybranych. Czyli tutaj macie do wyboru właśnie albo enzymatyczny, albo kwasowy. Po zmyciu peelingu stosujemy ponownie tonik, żeby przygotować skórę na lepsze działanie składników aktywnych i stosujecie po prostu swój tonik. I następnie, tutaj mam do zaproponowania świetną maskę rozświetlającą z marki Veoli Botanica, ona się nazywa Fit and Roll. Cóż znajdujemy w tej masce? To jest maska, która ma w sobie olej słonecznikowy, który jak wiadomo będzie dbał o tą barierę hydrolipidową, glinkę kaolinową o działaniu silnie rozświetlającym, regulującym też pracę gruczołów łojowych, ekstrakt z truskawki, która jest silnym antyoksydantem, działa pięknie rozświetlająco, ekstrakt z malin i jeżyn, również tych czerwonych małych owoców, które będą też pięknie rozświetlały skórę, są silnymi antyoksydantami, są takim kopniakiem dla skóry, ale jednocześnie ją łagodzą. Ekstrakt z alg, które już były wspomniane tutaj przy okazji Sensum Mare, one są silnymi antyoksydantami, pięknie nawilżają, regenerują skórę. Ekstrakt z ostropestu plamistego, który ma silne właściwości przeciwzapalne, ale jak najbardziej również rozświetlające. Bazylia, która działa łagodząco, jest cudownym antyoksydantem i odżywia skórę. Olej brzoskwiniowy, kolejna substancja rozświetlająca, pięknie odżywcza. Olej z pomidorów, to jest ciekawa sprawa, pomidory działają wzmacniająco na naczynia krwionośne, są też pięknymi antyoksydantami, działają regenerująco. Dodatkowo mamy oprócz ekstraktu z żurawin jeszcze olej z żurawin, który też będzie i ponownie działał antyoksydacyjnie, pięknie odżywiał skórę. Witaminę E, znaną ze swoich właściwości odżywczych. Likopen, kolejna substancja, tu już czysty likopen, pozyskiwana z pomidorów, czyli silna antyoksydacja, wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych i co ciekawe również wzmacnianie bariery ochronnej przeciw promieniom słonecznym. Proteiny z owsa silnie odżywiają, regenerują skórę i działają jak najbardziej tak delikatnie rozjaśniająco i rozświetlająco. Ekstrakt z nagietka, cudowna sprawa, bo nagietek ma właściwości kojące, odżywcze i regenerujące. Łagodzący pantenol, olejek eteryczny ze słodkiej pomarańczy, która jest silnym antyoksydantem i dodatkowo działa rozświetlająco, oraz olejek cedrowy, który reguluje wydzielanie łoju, działa również grzybobójczo. Ta maska jest bardzo ciekawa, bo ona jest w takiej konsystencji, oj, czekajcie, bo coś mi się tu przekręciło, jest w konsystencji
właściwie kremowej. I powiem szczerze, byłam naprawdę mile zaskoczona jej działaniem. Ta pompka w zupełności Wam wystarczy na całą twarz, a dwie pompki musicie użyć na szyję i dekolt. Nakładamy sobie tę maskę na 15 minut i zmywamy letnią wodą. Naprawdę rozświetlenie skóry jest wyraźne. Dodatkowo skóra niesamowicie zyskuje na nawilżeniu i to jest takie bardzo, bardzo przyjemne. W efekcie mamy pięknie odżywioną, nawilżoną, no i rozświetloną skórę. Przecież o to nam w tym zabiegu chodzi. Czyli po zmyciu maski wodą nakładamy serum. Możemy też tutaj zabawić się ponownie, że tak powiem, w tonik. Albo, żeby nie było tak, że tonik stosujemy też po każdym z preparatów, to możemy jeszcze zrobić inaczej. Zastosować peeling, następnie zmyć ten peeling, zastosować maskę, która wymaga zmycia i dopiero wtedy zastosować tonik, a następnie serum. I teraz, kochane moje, przejdziemy sobie do serum, ale serum nie byle jakiego, bo olejowego i to jest dość istotne tutaj na tym etapie. To jest serum antyoksydacyjne. No przede wszystkim będzie miało silne właściwości rozświetlające. Serum antyoksydacyjne, antyoksydacja i regeneracja marki Slavia. Cóż tutaj znajdujemy? Przede wszystkim witaminę C w postaci tetraizopalmitynianu askorbylu. Ta postać witaminy C to jest postać ta najdroższa, najbardziej pożądana ze względu na swoje silne właściwości regenerujące, łagodzące, rozświetlające. Jest fantastycznym antyoksydantem. Dodatkowo mamy odżywczą witaminę E. Olej arganowy, olej z nasion krokosza barwierskiego, tu warto zwrócić na niego uwagę, rzadko występująca substancja, a krokosz barwierski ma przepiękne właściwości regenerujące, takie okalające, ale bez obciążania gruczołów łojowych. Mamy też inne oleje, jak olej makadamia z ziaren maku i to właśnie ziarna maku mają silne właściwości takie nawilżające, odżywcze i rozświetlające. Dodatkowo olej z wiesiołka, który zapobiega utracie wody z naskórka, odbudowuje jakość lipidów. Olej z pestek czereśni, olej z pestek śliwki. Tu wszystkie właściwości te oleje mają takie właśnie regenerujące, odżywcze. Są też wspaniałymi antyoksydantami. Śliwka z kolei, ona odbudowuje pięknie barierę hydrolipidową bez obciążania gruczołów łojowych, nie daje takiego obciążenia. Olej z pestek malin, znowu silne rozświetlanie. Olej z nasion pomidora, to co już wspominałam też przed chwilką, że pomidory mają silne właściwości antyoksydacyjne, rozświetlające i wzmacniają barierę hydrolipidową oraz olej z nasion słonecznika, który zabezpiecza przed działaniem wolnych rodników, czyli będzie antyoksydantem, no i cudownie też odżywia skórę. I to serum jest w konsystencji takiej olejowej, ma cudowny, wspaniały zapach. I takich kilka kropli nakładamy przed masażem kamieniem gua sha, który za chwilę po zaproponowaniu Wam tych dwóch zabiegów przedstawię dokładnie, w jaki sposób to wykonać. Nakładamy kilka kropli i tak jak mówię, wtedy wykonujemy masaż kamieniem gua sha, a następnie będzie czas na preparat końcowy. I tutaj też Wam wybrałam, do wyboru będziecie miały albo krem peptydowy z marki Slavia, który to w sobie no naprawdę zawiera bogactwo różnorakich składników. Przede wszystkim mamy tutaj wegańskie ceramidy, one oczywiście będą odbudowywały barierę hydrolipidową. Mamy napinającą, cudowną argirelinę, jeden z peptydów, w moim mniemaniu królów bym powiedziała, jeżeli chodzi o ten efekt właśnie taki rozświetlający i napinający. To jest taki pseudobotoks, który cudownie przeciwdziała zmarszczkom. Mamy tutaj, uwaga, inulinę, która będzie wzbogacała barierę hydrolipidową, no i ostatnio też często pożądany bakuchiol, czyli roślinny retinol. Bakuchiol będzie przebudowywał, restrukturyzował skórę na wielu jej poziomach, ale bez efektu podrażnienia. Mamy też hydrolizowane proteiny jęczmienne, które będą nawilżały, liftingowały skórę, czyli ją napinały. Dodatkowo ekstrakt z sezamu, on z kolei będzie dbał o płaszcz hydrolipidowy. Bioferment z bambusa, który jest silnym antyoksydantem, działa silnie też regenerująco i nawilżająco. Stymuluje włókna kolagenu do odnowy. Bioferment z rzodkwi, która w tym wypadku jest tutaj naturalnym konserwantem, ale co ciekawe, ona również poprawia nawilżenie skóry i ma silne działanie antybakteryjne.
Na koniec mamy witaminę E, olej jożoba, olej z nasion słonecznika i ze słodkich migdałów, czyli takie silne odżywienie. Wbrew pozorom to nie jest bardzo ciężki krem. Natomiast jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, moja testerka z AZS-em, czyli z atopowym zapaleniem skóry, piała z zachwytu, naprawdę powiedziała, nareszcie coś mi pomogło. I naprawdę wyraźnie poprawił się jej kolor skóry, ale też właśnie ta odbudowa bariery hydrolipidowej. Krem ma wybitnie taką gęstą konsystencję, ale tak jak powiedziałam, to nie jest bardzo ciężki krem, natomiast rzeczywiście delikatny film na skórze zostawia. Także tak możecie zakończyć swój zabieg, właśnie ten rozświetlający, też pobudzający krążenie. Tutaj dzięki bakuchiolowi mamy też właśnie poprawę kolorytu skóry. Bądź możemy zabieg wzbogacić jeszcze o kolejną maskę. I to będzie maska rozświetlająca z marki Sensum Mare Algo Mask. W tej masce z kolei to jest maska regenerująca, która zawiera w sobie 20 składników aktywnych. I tak mamy tutaj hiperferment z aloesu. Aloes ma silne właściwości rozświetlające, nawilżające, łagodzące, ale też co ciekawe, zwiększające napięcie, jędrność skóry. Dodatkowo nektar z agawy błękitnej, która będzie działała liftingująco, napinająco. Bioferment z wodorostów morskich. Wodorosty morskie są silnymi antyoksydantami, poprawiają też kolor skóry. Alga perłowa, która będzie też tę skórę pięknie rozświetlała. Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, on też oczywiście nawilża skórę, trzyma wodę w naskórku i też ją rozświetla. Mamy też olej z oliwek oraz kompleks pięciu alg morskich, czyli znowu silna antyoksydacja. Tam, gdzie mamy antyoksydację, tam od razu też za tym idzie poprawa krążenia, działanie właśnie takie rozświetlające. Woda z lodowca norweskiego, to co już wspominałam o jej działaniu nawilżającym i odżywczym, witamina E, glicyna, też silnie nawilżająca. Do kompletu mamy inozytol, czyli cukier, który będzie działał też pięknie odżywczo na skórę, kwas mlekowy, oczywiście cudowne takie rozświetlanie skóry, niacynamid i mocznik, więc bogactwo składników aktywnych i zobaczcie, ta maska jest taka wybitnie gęsta. Oj, jak to ja zaraz coś będę bałaganić. Wybitnie gęsta, ale nakładamy ją w ilości normalnie tak jak krem. I pozostawiamy już bez zmywania na całą noc. Więc tak wygląda pierwsza wersja mojego zabiegu tego silnie rozświetlającego, poprawiającego krążenie skóry z wykorzystaniem wałka, który tak jak Wam powiedziałam, za chwilkę przedstawię. Kochane, oczywiście miałam na myśli kamień guasza, który zaraz Wam przedstawię, w jaki sposób używać, a nie wałek. Wałek będzie jeszcze w innym zabiegu. I teraz przechodzimy do kolejnej wersji tego zabiegu. Tutaj do wyboru znowu macie dwa rodzaje peelingów, bo pierwszym z nich jest intensywny peeling destruktor marki Skintra. Tutaj mamy 20% kwasu migdałowego, 1% kwasu kojowego, 2% traneksamowego i 2% azeloglicyny. Peeling ma konsystencję żelową, charakterystyczny kwasowy zapach. Możemy go sobie intensyfikować, bo możemy nałożyć jedną lub dwie warstwy na maksymalnie 10 minut. Ten peeling niesamowicie rozświetla skórę, natomiast jeżeli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, to nałóż za pierwszym razem ten preparat na 3-4 minuty i zobacz, czy nie będzie podrażnienia. Natomiast jeżeli ona jest taka wrażliwa, to wtedy proponuję wybrać peeling delikatniejszy, znacznie delikatniejszy marki Pyeongkangyul, który zawiera w sobie salicylan betainy. To jest delikatniejsza forma kwasu salicylowego i ten peeling jest bardzo taki charakterystyczny, bo ma konsystencję żelową, która w kontakcie ze skórą po chwilowym masażu zamienia się w takie wiórki. Tutaj delikatnie, bardzo delikatnie złuszcza się ten martwy naskórek. I dosłownie po takim 30-40 sekundowym masażu zmywamy peeling wodą. To jest też świetne rozwiązanie dla osób, które lubią takie masujące peelingi, ale tak na dobrą sprawę to nie jest peeling ziarnisty. Natomiast po jego zastosowaniu, po tym chwilowym masażu naprawdę czujecie różnicę
w strukturze skóry faktycznie wygładza i naprawdę rozświetla. To jest też świetne rozwiązanie dla osób, które mają dość sporą pracę gruczołów łojowych, a chcecie mieć szybkie rozwiązanie. Nie macie tych 10-15 minut, żeby jakiś peeling zastosować i wtedy to jest świetne wyjście z sytuacji, bo nakładacie, tak jak mówię, go na 30-40 sekund, przemasowujecie i zmywacie letnią wodą. Następnie czas na maskę. I tym razem mam do zaproponowania Wam maskę miodową, żelową, znakomi. Natomiast wbrew pozorom tutaj nie ma miodu. Ona ma tylko konsystencję miodu i tak się w istocie zachowuje, bo mamy tutaj miąższ z lukumy. To jest roślina, która jest bogata w beta-karoten i niacynę, czyli dwie substancje silnie rozświetlające, ale też również antyoksydacyjne. Mamy tutaj również ekstrakt z miąższu grejpfruta ze specjalnej odmiany, który jest silnym antyoksydantem, reguluje złuszczanie naskórka i działa silnie rozświetlająco. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze ekstrakt z limonki o działaniu rozświetlającym, glikozaminoglikany, które dbają o odżywienie naskórka, wyciąg z drożdży piwnych, które znowu są antyoksydantami i działają silnie odżywczo, glikogen o działaniu nawilżającym, kwas hialuronowy, doskonale Wam znany, oraz witaminę C w postaci MAP, czyli w postaci rozpuszczalnej w wodzie, która delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka i pięknie rozświetla skórę. Ta maska jest w konsystencji takiej miodowej, ona jest lepiąca, taka, możecie zobaczyć, lejąca się i rzeczywiście zachowuje się dokładnie tak jak miód. Nakładamy ją na 10 do 15 minut i po tym czasie tę maskę zmywamy po prostu letnią wodą. Chwilkę trzeba się przy tym napracować, bo ona ma taki charakterystyczny poślizg jak to miód, ale naprawdę działa pięknie, rozświetlająco, a o to nam w tym zabiegu chodzi. I teraz będzie czas na masaż gua sha. Oczywiście można ten masaż wykonać, a nie trzeba. I tutaj mam propozycję dla Was, jeżeli chodzi o serum do takiego masażu. To jest serum antyoksydacyjne marki Mia z witaminą C, które ma w sobie przede wszystkim witaminkę C w ilości 5%. Mamy tutaj również prowitaminę B5, czyli pantenol, który będzie działał silnie łagodząco, oraz niacynamid, czyli B3. Dodatkowo inulina, która będzie wspomagała mikrobiom skórny, będzie działała rozświetlająco. Kwas mlekowy, kolejna substancja pięknie rozświetlająca. Hydrolat z kwiatów pomarańczy oraz ekstrakt z mandarynki japońskiej. Dwie substancje o silnym działaniu antyoksydacyjnym, rozświetlającym, naprawdę dodającym pięknie blasku. Zapach tego serum jest naprawdę urzekający. Ona jest w takiej konsystencji żelowej, ale z poślizgiem. I teraz, jeżeli chcecie wykonać taki dłuższy masaż kamieniem gua sha, to możecie to serum wzbogacić jeszcze, serum, które tutaj Wam się ukaże na zdjęciu. Przepraszam, ale nie odebrałam go na czas od mojej tutaj testerki. To jest serum z marki InnoFarm CBD z oliwą z oliwek. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo olej ze słodkich migdałów oraz witaminę E i olej ze słonecznika. To serum marki InnoFarm działa przepięknie natłuszczająco, będzie dobrze nadawało poślizg pod masaż kamieniem gua sha i dodatkowo jak najbardziej działa rozświetlająco. Tu muszę zaznaczyć, moja testerka wyraźnie zaznaczyła naprawdę w końcu piękne odżywienie tej skóry, więc to też uwaga dla osób, które mają taki silnie naruszony płaszcz hydrolipidowy. Zresztą to serum się jeszcze raz ukaże dzisiaj w jednym z zabiegów właśnie dla takiego naruszonego płaszcza hydrolipidowego. I teraz po masażu gua sha, który zaraz Wam przedstawię pod koniec, nakładamy albo krem nawilżający marki Skintra Let Your Skin Drink Up, który zawiera w sobie 15% ze sfermentowanych drożdży, które to działają odżywczo, ale też silnie przeciwzapalnie, 2% inuliny, czyli prebiotyku, który będzie regenerował silnie naskórek, 5% niacynamidu o działaniu nawilżającym, rozświetlającym, regulującym pracę gruczołów łojowych i regulującym złuszczanie naskórka oraz 3% azeloglicyny, czyli pochodnej kwasu azelainowego o działaniu stricte takim przeciwzapalnym, wzmacniającym ściany naczyń krwionośnych i jak najbardziej rozświetlającym. Więc możemy zakończyć kremem, a możemy zakończyć maską. To jest maska marki Faute Cosmetics Super Hyalon. I mamy tutaj taki opatentowany kompleks
składający się aż z 8 rodzajów kwasu hialuronowego. Naprawdę to się wyraźnie czuje pod palcami, ten taki charakterystyczny poślizg. Dodatkowo mamy tutaj też w tym kompleksie kwas poliglutaminowy, a jak już Wam wcześniej wspominałam, jeżeli chodzi o nawilżanie skóry, kwas poliglutaminowy ma silne właściwości wiążące wodę w naskórku, znacznie silniejsze niż sam kwas hialuronowy. Więc cudowny taki zastrzyk wodny dla skóry, tak mogłabym to powiedzieć. Dodatkowo mamy olej makadamia odbudowujący barierę hydrolipidową. Ekstrakt z malwy, który ma silne właściwości wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, wzmacniające barierę hydrolipidową i przeciwzapalne właściwości. Ekstrakt z chlorelli, czyli algi, która jest silnym antyoksydantem. Dodatkowo też działa silnie regenerująco. Ekstrakt z zielonej herbaty, kolejny antyoksydant i też o działaniu rozświetlającym. Ekstrakt z zanyżu, który ma to silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwzapalne. Dodatkowo zmiękcza, nawilża i wygładza naskórek. Mamy tutaj również ekstrakt z aloesu, olej jożoba, ekstrakt z bazylii o właściwościach odżywczych, ekstrakt z kurkumy o właściwościach rozświetlających i antyoksydacyjnych oraz łagodzących zaczerwienienia. Te maski są w takich, bo to nie jest jedna maska, to są maski w saszetkach, takie bardzo ciekawe. Wyglądają jak cukier. Od razu zaznaczam, żeby nie nakładać całej zawartości saszetki. Wierzcie mi, połowa saszetki wystarcza Wam na aplikację jedną na twarz, szyję i dekolt. Zaufajcie mi, w zupełności to wystarczy. Szkoda wytracać całą saszetkę, bo tak wyjdzie Wam znacznie ekonomiczniej. I zobaczcie, mamy taki bardzo jasny kremowo-żelową konsystencję. Wyciskamy to sobie właśnie z tej saszetki i naprawdę niewielka ilość, bo to też jest ważne, żeby te maski nocne, bo to jest maska nocna, która nie wymaga zmywania, nakładać je w niewielkich ilościach, żeby nie przesadzić i nie obciążyć też w ten sposób gruczołów ujowych. Tu nie chodzi o stworzenie okluzji, tylko to jest maska, która nam zastąpi krem. Więc tak wygląda moja propozycja drugiego właśnie, znaczy druga wersja tego zabiegu, jeżeli chodzi o zabieg taki silnie rozświetlający dla skóry pozbawionej blasku. Kamień guasza ma na celu usprawnienie krążenia i odprowadzenie obrzęków, likwidację tych obrzęków. Mój kamień jest wykonany z hematytu, który ma silne właściwości wzmacniające ściany naczyń krwionośnych i usprawniające krążenie, więc jeszcze dodatkowo mamy tutaj takie działanie. Generalnie chodzi tutaj nam o odprowadzenie limfy, która jest płycej położona aniżeli naczynia krwionośne i to ona jest odpowiedzialna za odprowadzanie toksyn, cały układ limfatyczny. I teraz, jak zwykle, pewnie gdzieś wiecie, w jaki sposób wykonać taki automasaż, czyli ku górze masaż liftingujący, tak w przypadku kamienia guasza, jeżeli chcemy zlikwidować obrzęki, żeby ta twarz wyglądała na bardziej promienną, bardziej wypoczętą, to wykonujemy masaż od dołu do góry i ruchy zaraz zauważycie, w jaki sposób będą kierowane, troszeczkę inaczej niż pewnie zdarzyło Wam się z tym spotkać. To jest oczywiście moja wersja masażu guasza, bo pewnie znajdziecie jeszcze różnorakie inne. Ale tutaj moim celem tego rodzaju masażu jest właśnie, skoro poprawa kolorytu i lepsze rozświetlenie, bo używamy go w tym zabiegu, no to przede wszystkim właśnie to odprowadzenie limfy, a co za tym idzie, usprawnienie właśnie też krążenia i dzięki temu właśnie ta skóra będzie wyglądała na bardziej promienną. Bardzo ważna informacja, bo kamień guasza nie jest dla każdego. Przeciwwskazaniem są wszelkiego rodzaju niestety zmiany skórne, więc jeżeli cierpisz z powodu skłonności do krostek grudek bądź po prostu walczysz z trądzikiem różowatym, łojotokowym zapaleniem skóry, trądzikiem grzybiczym, trądzikiem pospolitym, to niestety ani kamień guasza, ani jakikolwiek masaż wałkiem, czy broń Boże, w tym wypadku mikronakucia, zaraz też będę Wam o tym wspominała, nie są odpowiednie dla Was. Dlatego, że w ten sposób możecie tylko jeszcze bardziej nadbudować zmiany. W tym momencie niestety pod wpływem też usprawnienia krążenia może dojść do zaburzenia tutaj skóry w ten sposób, że po prostu te zmiany będą rozprowadzane po całej skórze i niestety to nie jest dla niej korzystne. Kamień guasza wymaga troszeczkę poślizgu. Kojarzy się zawsze, że to musi być wykonywane za pomocą jakiegoś olejku. Natomiast jeżeli Twoja skóra jest taka skłonna do przetłuszczania się, ale zaznaczam, nie ma zmian, to naprawdę uwierzcie mi, że można to nawet wykonać na po prostu kremie bądź serum z wyraźnym
poślizgiem i wtedy naprawdę nie ma potrzeby stosowania olejku. Natomiast ja Wam tutaj stworzyłam właśnie taką wersję z olejkiem, chociażby tutaj z olejkiem Slavia, czy tak jak Wam tutaj nadmieniłam też z InnoFarm olejek CBD, bo on rzeczywiście, one te preparaty ułatwią poślizg. I teraz, kochane moje, od razu też powiem, ja wykonywałam i tak, czyli wykonywałam i na olejku, i wykonywałam również na serum po prostu bardziej nawilżającym i to mi się sprawdzało, z tym, że od razu mówię, na olejku wykonacie zdecydowanie dłuższy masaż. I teraz uwaga. Przede wszystkim chodzi o pobudzenie tutaj naszych, bym powiedziała tutaj, dołów nadobojczykowych, przepraszam. Tutaj mamy też ujścia naszych węzłów chłonnych. To też jest bardzo ważne, żeby w tym miejscu jakby udrożnić już drogę. I wykonujemy to w ten sposób, że prowadzimy sobie taki kamień guasza, czyli w ogóle też ważne. Kilka kropli danego preparatu nakładamy na twarz, szyję, dekolt i przystępujemy do masażu. I teraz uwaga, zobaczcie, kamień guasza ma takich kilka brzegów. Zaraz wytłumaczę, do czego które służy. Najdłuższy brzeg, bo to jest w kształcie takiego nierównego serduszka, wybieramy najdłuższy brzeg i bok szyi w ten sposób masujemy. Czyli tutaj jakby od linii żuchwy kierujemy się ku dołowi, aż do tych dołów nadobojczykowych. Możecie ten masaż wykonać aż 10-krotnie, znaczy każdy ruch w ten sposób. Będziecie aż czuły, jak przepięknie momentalnie ta limfa naprawdę się odprowadza. Bardzo ważne, żeby nie wykonywać tego ze zbyt dużym naciskiem, też żeby ta skóra nie była później podrażniona, tak? Czyli powtarzamy kilkukrotnie tego rodzaju masaż. To jest bardzo ważne, żeby kilka razy taki ruch wykonać. Następnie, uwaga, to takie wcięcie tutaj jest dostosowane do tego, żeby przemasować brodę i przede wszystkim tutaj linię żuchwy. Przykładamy w zasadzie tutaj do środka twarzy i kierujemy się takim ruchem posuwistym w kierunku ucha. Czyli zasada jest taka: pierwszy ruch jest od góry do dołu, następnie kolejny ruch od wewnątrz na zewnątrz i tak generalnie wszystkie ruchy już będą przebiegały. Kierujemy się od środka twarzy na zewnątrz. Czyli najpierw w ten sposób, a następnie przekładamy sobie kamień guasza i znowu tym szerszym brzeszkiem kierujemy się od kąta ust do ucha. Najpierw opracowujemy ten troszeczkę niżej położony mięsień, czyli mięsień śmiechowy, który biegnie w ten sposób, a następnie opracowujemy troszeczkę wyżej mięsień jarzmowy. Możecie też po prostu, jeżeli macie mniej czasu, całym tym brzegiem opracować cały tutaj polik, kierując się w ten sposób. I następnie. Znowu przekręcamy sobie nasz kamień guasza i kierujemy się od nasady nosa do skrzydełek. Mówię, możecie każdy ruch powtarzać kilkakrotnie. W ten sposób. Teraz bardzo ważna sprawa, opracowujemy twarz symetrycznie. Czyli, żeby nie było tak, że opracujecie cały, można też tak zrobić, ale korzystniej będzie, jeżeli opracujecie najpierw jeden polik, drugi polik. Następnie przechodzimy na nos, czyli w ten sposób. I teraz tym czubeczkiem kierujemy się od wewnętrznego kącika oka i biegniemy do zewnętrznego. To ma być, mówię, tylko z leciutkim takim naciskiem. Następnie przekręcamy znowu nasz kamień i teraz tym troszeczkę krótszym brzeszkiem przechodzimy na brew i tutaj cały łuk brwiowy masujemy w ten sposób. Następnie znowu przekręcamy i tym razem możecie zrobić tym brzeszkiem bardziej wystającym, pomasować czoło. Znowu 5-10-krotnie. I następnie ruchem już takim całym posuwistym wszystko ładnie sprowadzamy do samego dołu. I tak wykonujemy, tak jak mówię, masaż po każdej ze stron. Czyli wznosimy się polik, później mamy nos, później mamy oko, oko, brew, brew, czoło, czoło i oczywiście później już końcowy ruch jedna i druga strona. Naprawdę zaufajcie mi, masaż kamieniem guasza przepięknie zmniejsza obrzęki. Jeżeli w ogóle budzicie się z obrzękami i naprawdę Wasza skóra jest taka wybitnie skłonna, to gorąco polecam, bo taki masaż przepięknie poprawia wygląd skóry.
Moja druga propozycja zabiegu to zabieg odżywczy dla cer wrażliwych, suchych, z naruszonym płaszczem hydrolipidowym, czyli silnie regenerującym, nawilżającym, też oczywiście dodającym blasku, bo tak na dobrą sprawę każdy z tych zabiegów poprawi kolor skóry. Ale ten przede wszystkim jest taki intensywnie odbudowujący barierę hydrolipidową. Więc jeżeli Twoja skóra jest silnie ściągnięta, przesuszona, napięta, podrażniona, to jak najbardziej będzie to odpowiednie wyjście z sytuacji. I tak, jak widzicie, tutaj tak jak przy poprzednim zabiegu, mam dokładnie też propozycję dwóch takich samych peelingów, czyli mamy peeling sensum mare enzymatyczny z kombinacją trzech enzymów, bądź peeling kwasowy z marki Basic Lab o działaniu takim regenerującym. Czyli możecie wybrać któryś z tych peelingów. Następnie pora na zupełnie nowy kosmetyk, który jeszcze nie ukazywał się u mnie na kanale, a fantastycznie sprawdził się przy naprawdę mocno przesuszonej skórze. To są płatki marki Real Barrier Cica Relief Moisture Pads. Naprawdę fenomenalnie odbudowują to właśnie odżywienie skóry. Znajdujemy tutaj maltodekstrynę, to jest polisacharyd, który jest otrzymywany ze skrobi kukurydzianej, ma silne właściwości odżywcze, odbudowujące tę barierę hydrolipidową. Ekstrakt z lukrecji, która jest znana ze swoich właściwości łagodzących, przeciwzapalnych, ona też pozostawia na skórze taki delikatny film, ale co ważne, bez obciążania gruczołów łojowych. Łagodzące, pantenol, alantoina, kalamina, która jest silnym składnikiem przeciwzapalnym, kojącym, łagodzi swędzenie, rumień, betaina, która regeneruje silnie na skórek. Dodatkowo mamy też olejek lawendowy o działaniu też łagodzącym, ekstrakt z wąkrota azjatyckiej, wiadoma sprawa, silny antyoksydant o działaniu przeciwzapalnym. Płatki są naprawdę porządnie nasączone esencją. Ich jest 60 w opakowaniu, ale są bardzo, bardzo nawilżające. I to ukojenie momentalnie poczujecie po ich zastosowaniu. No pachną, powiedziałabym, charakterystycznie, bo wąkrotą azjatycką, więc tutaj naprawdę gorąco polecam, bo to jest takie wzniesienie troszeczkę skóry na wyżyny. Szybciej też uzyskujemy efekt takiego nawilżenia. Więc po zastosowaniu peelingu, po zmyciu twarzy wodą, stosujemy tonik, następnie płatki oraz będzie to teraz serum wzmacniające olejowe do twarzy z marki Slavia. I to serum jest bardzo ciekawe, już Wam zaraz pokazuję. Pachnie zresztą przepięknie, zieloną herbatą. Zawiera w sobie olejek rycynowy, przepraszam, olejek konopny, olejek z baobabu, olejek rycynowy też jest, ale ja zawsze pokazuję, opisuję Wam po kolei wszystkie składniki, które się ukazują. Olejek konopny jest jednym z najdoskonalszych, jeżeli chodzi o odbudowę bariery hydrolipidowej. On uzupełnia niedobory lipidów na skórku, więc jest znamienny w kwestii odbudowy właśnie naruszonego płaszcza hydrolipidowego. Olejek z baobabu z kolei, on będzie poprawiał napięcie, jędrność skóry i nawilżenie. Olejek rycynowy działa silnie zmiękczająco i też będzie poprawiał barierę hydrolipidową, wzmacniał ją zdecydowanie. Olejek z pestek malin, cudowny antyoksydant o działaniu, już dzisiaj o nim wspominałam, łagodzącym, wzmacniającym ściany naczyń krwionośnych. Olej z owsa. Owies ma silne właściwości wygładzające, okalające skórę, pozostawia taki delikatny film. Dodatkowo mamy tutaj witaminę E. Olej arganowy, znowu przepiękne odżywienie skóry. Bakuchiol w ilości 1% i to od razu mówię, naprawdę nie będziecie złuszczały się po tym serum. Bakuchiol też ma silne właściwości, co ciekawe, łagodzące w odróżnieniu od retinolu, jak już niejednokrotnie rozmawiałyśmy, jak najbardziej pobudza skórę do restrukturyzacji, czyli ją przebudowuje na różnych jej poziomach, ale jednocześnie nie powoduje pieczenia, swędzenia, czyli tych wszystkich nieciekawych, bym powiedziała, przykrych następstw na początku, gdy stosujemy retinol. Mamy też bisabolol, który działa silnie przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia. Olej z nasion jabłek. Jabłka z kolei mają właściwości
regulujące złuszczanie naskórka i działają pięknie rozjaśniająco. Łagodzą też stany zapalne. Ekstrakt z szafranu, który zawiera wiele minerałów, czyli mamy tutaj mineralizację skóry i działa silnie antyoksydacyjnie. Ekstrakt z opuncji figowej. Opuncja figowa przepięknie działa regenerująco na skórę, jest bogata też w witaminę C, więc jest silnym antyoksydantem oraz zawiera dużo też witamin z grupy B, więc mamy silne właściwości łagodzące. No i na koniec olej z nasion słonecznika, który będzie działał silnie antyoksydacyjnie i odbudowująco, jeżeli chodzi o płaszcz hydrolipidowy. To serum ma fenomenalny zapach, tak jak już wspominałam. To jest zapach, jak tylko poczułam go od pierwszego razu, właśnie takiej zielonej herbaty, no naprawdę cudo. Mi osobiście przypadł do gustu, bardzo się kojarzy tak roślinnie. I teraz na tym olejku możemy wykonać masaż wałkiem, który to zaraz pokażę. Masaż wałkiem jest bardzo prosty, bardzo intuicyjny. Jak przedstawię Wam dwie wersje zabiegu, to zaraz też wszystko wytłumaczę. I następnie po tym serum możecie nałożyć AlgoMask, maskę nocną, która też ukazywała się już w poprzednim zabiegu marki Sensum Mare, bądź jeżeli niekoniecznie chcecie użyć maski nocnej, to oczywiście możecie użyć kremu. Natomiast zachęcam do zastosowania też tej maski, bo ona jeszcze dodatkowo nadbuduje po prostu tutaj tą barierę hydrolipidową. No w końcu to ma być zabieg taki silnie odżywczy, więc jeżeli zakończycie samym kremem, to działanie będzie oczywiście delikatniejsze znacznie. W przypadku maski nocnej naprawdę budzicie się później z tą skórą taką wypoczętą, złagodzoną, odżywioną, rozświetlaną dzięki algom, które są też tu zawarte. Jest silna antyoksydacja, ale algi mają też właściwości takie okalające skórę i pozostawiają delikatny film, znacznie tę skórę wygładzając. Druga wersja tego zabiegu to peeling, tym razem kwasowy, ale nawet jeżeli masz naruszoną barierę hydrolipidową, śmiało możesz zastosować kwas mlekowy, który w niewielkim stężeniu, a w tym wypadku w ilości 5%, bo jest to produkt marki InnoFarm Pure Elements, jak najbardziej zwiększy nawilżenie i złagodzi skórę. Czyli mamy tutaj 5% kwasu mlekowego oraz kwas hialuronowy w kilku postaciach. Bardzo prosty, krótki skład. I teraz, uwaga, można ten produkt użyć dwojako, bo możesz. On jest z konsystencji żelowej. Tu firma go nazwała peeling, ale już kiedyś go pokazywałam w wersji jako serum. I teraz, możesz go użyć jako peeling i zmyć po 10 minutach, a równie dobrze możesz zostawić. Oczywiście, jeżeli podczas zabiegu ukazuje się u Was jakieś podrażnienie, zaczerwienienie, świąt, to wiadoma sprawa, że zmywamy preparaty jak najszybciej. Warto przed każdym zabiegiem wykonać próbę uczuleniową. Możecie w taki sposób wykonać, żeby nałożyć na wewnętrzną część nadgarstka, zgięcie łokcia bądź za uchem, nakładamy preparat na kilka minut, zmywamy go i obserwujemy skórę przez 24 godziny. Jeżeli Twoja skóra jest wybitnie wrażliwa, możesz wykonać, a nawet powinnaś, na każdym takim kosmetyku. Można wtedy po prostu w różnych miejscach wykonać kilka kosmetyków, nałożyć, dlatego Wam pokazuję trzy wyjścia z sytuacji, trzy miejsca, bo wtedy macie tak naprawdę sześć miejsc, że przy jednej dobie możecie od razu sprawdzić sześć kosmetyków. Natomiast, tak jak mówię, powracając tutaj do tego kosmetyku InnoFarm, możesz go zmyć, ale nie musisz. Czyli możemy po prostu go nałożyć i zostawić i naprawdę w takiej postaci kwas hialuronowy przepięknie podniesie nawilżenie skóry. Tak jak mówię, jeżeli nic się nie będzie działo, śmiało go zostawiasz. I teraz tutaj znowu mea culpa, po raz kolejny mówię. Nie mam tutaj właśnie olejku CBD z InnoFarm, tego serum z olejkiem CBD, o którym już mówiłam wcześniej. Tutaj macie do niego link, możecie go zobaczyć, więc to jest olejek, na którym później wykonacie masaż wałkiem. I z kolei po masażu wałkiem, który zaraz już Wam pokażę dokładnie, nakładamy już wspomnianą też wcześniej maskę Super Hyalon z VT Cosmetics z tymi 8 formami kwasu hialuronowego i z kwasem poliglutaminowym. Jak wykonujemy masaż wałkiem? Mój jest też właśnie schemat, to ja mam taki komplet i masaż guasza i wałek. Znowu, zadaniem wałka jest usprawnienie krążenia, ale nie w tak bardzo intensywny sposób jak kamień guasza. Kamień guasza działa zdecydowanie intensywniej, głębiej. Wałek ma za zadanie rozświetlenie skóry,
Pobudzenie, delikatne krążenia, ale śmiało może być stosowane nawet przez wrażliwe skóry. W przypadku kamienia guasza, to jeszcze nadmienię, bywa tak, że ta skóra jest troszeczkę bardziej pobudzona. Jeżeli masz duże właściwości, takie skłonności do rumienia, wtedy lepszym wyjściem z sytuacji będzie wałek. Pamiętaj, że jeżeli stosujesz czy guaszę, czy wałek, żeby to było bez większego takiego nacisku. I teraz, w przypadku wałku, czy wałka w zasadzie, wykonujemy masaż ku górze. Tutaj to będzie masaż troszeczkę też taki bardziej liftingujący, bardzo intuicyjnie. Czyli możemy wykonać masaż w taki sposób, po prostu poruszając się od obojczyków do linii żuchwy. Jest to bardzo przyjemne, chłodzące. Możecie sobie taki wałek czy kamień guasza włożyć na chwilę do lodówki. Pamiętajcie tylko, że zarówno przy kamieniu guasza, jak i przy wałku, żeby nie naciskać tutaj na okolice tchawicy i okolice tarczycy, żeby tych obszarów nie poruszać, żeby nie pobudzać. Czyli kierujemy się ku górze, a następnie przekładamy wałek pionowo i tu znowu jest ta sama zasada. Od wewnątrz na zewnątrz. Czyli przepracowujemy sobie najpierw tutaj te niższe partie, bardziej przy linii żuchwy. Następnie przechodzimy na mięśnie policzkowe, kierując się od kącika ust ku uszom. I znowu jest ta sama zasada, czyli najpierw opracowujemy sobie jeden policzek, drugi i teraz uwaga. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy większy wałek po jednej stronie, drugi wałek mniejszy po przeciwnej. Ten mniejszy jest właśnie do opracowania nosa i oczu. Możecie wykonać masaż w ten sposób, żeby właśnie od nasady nosa ku płatkom się kierować i w ten sposób też zmniejszacie obrzęk nosa, co też czasami się może zdarzyć, szczególnie gdy mamy miesiączkę, to jest też wyraźnie wtedy widoczne. Nie wiem, czy u Was się tak zdarza, ale ja tak miewam. Natomiast jeżeli chodzi o oczy, no to robimy w ten sposób. Od wewnętrznego do zewnętrznego kącika kierujemy się ku skroniom. To jest bardzo przyjemny, taki odprężający masaż, budzący też twarz, jeżeli macie właśnie obrzęki, cudowna sprawa. Można to jak najbardziej w ten sposób wykonać. Później możecie sobie tutaj opracować właśnie linię brwi i następnie kierujemy się ku czołowi, ale ku czołowi? Chyba ku czołu, przepraszam dziewczyny. Ja to już czasem mam z tym językiem polskim, zawiłe to niestety. Więc teraz tak, tutaj możemy opracować czoło w ten sposób, bo też podnosicie, ale jak najbardziej później możecie też delikatnie opracować na ku zewnętrznym partiom, tak? Czyli mamy tak, od środka kierujemy się bardziej do zewnętrznych partii, a później delikatnie przemasowujemy czoło w ten sposób. I tak samo druga strona. Czyli zobaczcie, proste, intuicyjne, wydaje się niby nic, to jest szalenie popularne w krajach azjatyckich i naprawdę one wiedzą, co robią, bo przede wszystkim mamy ładne rozświetlenie, działanie przeciwobrzękowe, też stymulujemy silniej skórę do regeneracji, co za tym idzie, też mamy jak lepszy przepływ limfy, lepszy przepływ krwi, to lepsze wykorzystanie wszystkich składników aktywnych zawartych w kosmetykach, no i oczywiście lepszy efekt pozabiegowy. Czas na trzeci zabieg i tym razem będzie to zabieg ujędrniający, z mikronakłuciami lub dermarollerem zmniejszającym też widoczność porów, oczywiście poprawiający napięcie skóry. Zaczynamy oczywiście od peelingu. Cały czas powtarzam, wszystkie zabiegi wykonujcie wieczorem po dokładnym oczyszczeniu twarzy i zastosowaniu toniku. Przystępujemy do peelingu. Pierwszym z peelingów to jest wersja delikatniejsza. Jest peeling enzymatyczny marki Slavia, oczyszczenie i wygładzenie, wierzba purpurowa, niacynamid i bisabolol. I tak w składzie mamy hydrolat z mięty pieprzowej, który ma silne właściwości chłodzące, przeciwzapalne, olej z kokosza barwierskiego, który będzie działał odbudowująco na barierę hydrolipidową, olej żożoba, który też odżywi skórę, bioferment z dyni. Dynia ma cudowne właściwości przeciwzapalne, delikatnie reguluje złuszczanie naskórka. Ona tu też podziała sobie troszeczkę złuszczająco. Działa też przeciwtrądzikowo, to warto zaznaczyć, jest wielokrotnie wykorzystywana w różnych terapiach dla skór właśnie trądzikowych, dla skór problematycznych. Bisabolol, który będzie koił zaczerwienienia, niacynamid rozświetlający, skwalan odbudowujący tutaj lipidy, naskórka odbudowujący barierę hydrolipidową. I mamy tak, enzym z ananasa,
papaina, czyli enzym z papai, następnie olej z czarnuszki o działaniu łagodzącym stany zapalne, on również będzie przyspieszał gojenie, i cudowny olej z kozieradki. Powiem szczerze, że chyba to jest pierwszy kosmetyk, gdzie spotkałam się z olejem z kozieradki. Kozieradka jest fantastyczną rośliną, która ma silne właściwości przeciwzapalne, gojące, przyspieszające też ustępowanie zmian trądzikowych. Dodatkowo mamy tutaj olej z ogórka o działaniu nawilżającym, ujędrniającym i rozświetlającym, ekstrakt z melisy o działaniu łagodzącym, ekstrakt z hibiskusa, który jest silnym antyoksydantem, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, działa przeciwrumieniowo, bioferment z rzodkwi o działaniu nawilżającym i też grzybobójczym, ekstrakt, a dokładnie bioferment, przepraszam, skory wierzby purpurowej, która jest silnym składnikiem o działaniu przeciwzapalnym, pomaga zwalczać różnego rodzaju krostki i zmiany zapalne. Ekstrakt z korzenia buraka, który jest silnym antyoksydantem. Ekstrakt z karczocha o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym. Co ciekawe, karczoch ma też takie właściwości dodające skórze blasku. Witamina E oraz już znany też Wam olej słonecznikowy. Konsystencja tego peelingu jest dość gęsta, taka kremowa. I teraz, w zależności od wrażliwości skóry, możemy sobie tutaj intensyfikować działanie tego peelingu, czyli skracać lub przedłużać. Nakładamy taką zwyczajową, bym powiedziała, warstwę. Nie ma być ona ani zbyt cienka, ani zbyt gruba, ale też nie ma być nałożona bardzo grubo jak maska. I w zależności, tak jak mówię, od wrażliwości, możemy nawet nałożyć tylko na 3 minutki i już po 3 minutkach zmyć. Później możecie stopniowo ten czas wydłużać. Zawsze w przypadku takiego peelingu, przy tych bardziej wrażliwych skórach, możemy odczuć bardzo delikatne gdzieś tam mrowienie, ale naprawdę tutaj bez stresu, że coś się z tą skórą zdarzy. Ten skład tutaj jest taki, bym powiedziała, naprawdę bardzo zbilansowany, bo z jednej strony mamy i odżywienie skóry, z drugiej strony mamy enzymy zamknięte jakby tutaj w tych olejach, więc jest to działanie łagodzące. W każdym razie tutaj testowałam ten produkt na skórze dojrzałej ze skłonnością do zaczerwienień i przesuszeń. Nic takiego się nie zdarzyło. Możemy ten produkt potrzymać aż do 15 minut, ale tak jak mówię, nie zaczynałabym może od pierwszego razu, tylko tak wybrać czas pomiędzy, jeżeli Wasza skóra nie jest wybitnie wrażliwa, tak jak mówię, jeżeli jest, to pozostawić tylko na 3 do 5 minutek. Drugim kosmetykiem jest peeling kwasowy stricte właśnie ujędrniający marki Basic Lab i to jest stymulujący peeling z 8% kwasem glikolowym, 4% kwasem laktobionowym, resweratrolem i glutationem. Więc ze względu na obecność kwasu glikolowego nie będzie to wyjście dobre dla skór wrażliwych, ale jak najbardziej właśnie dla skór, które są przetłuszczające, z widocznymi porami, i oczywiście właśnie te wymagające ujędrnienia, to jak najbardziej tak, bo kwas glikolowy fenomenalnie stymuluje włókna kolagenu do odnowy, stymuluje regenerację całą skóry i naprawdę daje taki piękny remodeling. Remodeling skóry to jest z kolei takie ładne ujędrnienie po zastosowaniu danego kosmetyku. I naprawdę to wyraźnie można zauważyć właśnie po zastosowaniu tego peelingu. Ten peeling ma konsystencję żelową. Ma konsystencję żelową, wyraźnie kwasowy zapach, jak to większość zresztą peelingów kwasowych. I tu teraz, w zależności od wrażliwości skóry, znowu, możemy go nałożyć nawet na całe 10 minut, ale możemy go nałożyć tylko i wyłącznie na 3 do 5 minut. Możemy też go zintensyfikować i nałożyć dwie warstwy. Najpierw delikatnie cieniutką jedną i za chwilę drugą i wtedy stymulacja i napięcie tej skóry będzie jeszcze intensywniejsze. Tu możecie wyraźnie odczuwać lekkie szczypanie, mrowienie, natomiast to jest działanie głównie kwasu glikolowego, nie należy się też tego bać, bo oczywiście zaraz po zmyciu preparatu to wszystko ustępuje. Natomiast naprawdę ta skóra jest już taka zaraz po zastosowaniu ładnie napięta. Kolejną rzeczą będzie serum, które możecie wykorzystać, uwaga, do mikronakuć. I teraz chwilka, moment. Dla kogo mikronakucia? Tu jest zabieg to ujędrniający, tak jak powiedziałam, z mikronakuciami, ale na dobrą sprawę możecie go wykonać również bez mikronakuć, jeżeli macie skórę dojrzałą, ale ze skłonnością do zaskórników, krostek, grudek, choć przepraszam, zatrzymam się, bo jeżeli chodzi o zaskórniki, to właśnie mikronakucia będą
wspomagały walkę z zaskórnikami, przepraszam, bo będą pomagały właśnie usuwać zaskórniki. Natomiast jeżeli macie grudki zapalne, jeżeli cierpicie z powodu trądziku, to wtedy absolutnie nie jest to dobre wyjście z sytuacji, chyba że jest to trądzik zaskórnikowy. Wtedy tylko w takim wypadku możecie wykonać nakucia. Nie wolno wykonywać nakuć, gdy mamy trądzik różowaty i łojotokowe zapalenie skóry. Także dla wszelkich zdrowych skór jak najbardziej można wykonać, tak jak mówię, jeżeli są zaskórniki również. Zaraz pokażę, w jaki sposób posługiwać się derma rollerem. Wykonujemy nakucia i tu wybrałam Wam dwa preparaty. Pierwszy z nich jest troszeczkę bardziej, bym powiedziała, łagodzący, ale też nawilżający. Jeżeli Twoja skóra jest taka wymagająca ujędrnienia, ale jednocześnie są dwa problemy, co często też towarzyszy w przypadku cer dojrzałych, czyli mamy też małe uczucie nawilżenia, to doskonałym wyjściem z sytuacji będzie lekkie serum Algo Light. Lekkie, ale naprawdę porządnie nawilżające. To jest serum marki Sensum Mare. Mamy tutaj 18 składników aktywnych, w tym niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, wyciąg z pereł, które będą działały antybakteryjnie, ale też co ciekawe, zatrzymują wodę w naskórku, czyli odbudowują tą barierę hydrolipidową, ekstrakt z 7 alg, które będą silnie wzmacniały strukturę skóry, są pięknymi antyoksydantami, łagodzą też podrażnienia, zielony kawior, to jest z kolei alga, która ma silne działanie odżywcze i co ciekawe, ona przyciąga wilgoć w naskórku, można powiedzieć jak gąbka. Będzie też wspomagała wchłanianie z kolei kwasu hialuronowego. Mamy też argininę, czyli aminokwas, który będzie przepięknie regenerował skórę i on również wiąże wodę w naskórku oraz glicynę, kolejny aminokwas, który też będzie pomagał z tej skórze się zregenerować. Cukier w postaci fruktozy o działaniu odżywczym, mocznik, wiadoma sprawa, zmiękczający skórę, ale też przepięknie wzmacniający nawilżenie, trzymający wodę w naskórku. Kolejny cukier inozytol o działaniu regenerującym. Kwas mlekowy, który tu będzie pełnił co prawda funkcję konserwantu, ale też dodatkowo będzie wzmagał rozświetlenie, napięcie i nawilżenie skóry. Ta konsystencja jest lekka, żelowa, o takim powiedziałabym świeżym, lekkim, morskim zapachu. Świetnie sunie po skórze, doskonale nada się pod nakucia, będzie bardzo ładnie tutaj współpracowała z igłami, czy to z dermarollerem, czy z dermapen. I teraz kochane, drugie serum, to jest serum, które normalnie znajdziecie jako serum pod oczy. Doskonale je już znacie, bo ono się ukazuje w każdej mojej pielęgnacji. Uczciwie mówię, to jest produkt, z którym się nie rozstaje ponad rok. I tak jak wiem, że należy kosmetyki zmieniać, tak nie mam zamiaru tego kosmetyku zaprzestać stosować, dlatego że ja go stosuję pod różne kremy pod oczy i tu kremy pod oczy sobie zmieniam. Natomiast to serum daje mi przepiękne napięcie i naprawdę zauważyłam przepracowanie mojej skóry pod oczami i zmniejszenie zmarszczek. To jest serum z argireliną, peptydowe serum pod oczy, nawilżenie i ujędrnienie. Argirelina jest tym peptydem pseudobotoksem, który będzie właśnie zmniejszał napięcie mięśniowe, a tym samym likwidował widoczność zmarszczek i pobudzał włókna kolagenu do odnowy. Mamy tutaj również kofeinę, kwas hialuronowy, niacynamid i pantenol. To jest serum lekkie, żelowe. Czasami zdarza mi się je używać na twarz i tak Was też zachęcam w przypadku mezoterapii mikroigłowej albo w przypadku dermarollera. Ma lekką, żelową konsystencję i też doskonale sprawdzi się pod nakucia. Świetnie sunie pod palcami, da Wam bardzo ładne napięcie. Więc to serum będzie typowo takie ujędrniające, ono też nawilża, ale jeżeli masz skórę bardzo taką, może nawet nie bardzo, ale po prostu wymagającą nawilżenia, to wtedy bardziej dedykuje Tobie to Sensum Mare. To nawilżenie będzie intensywniejsze. Jeżeli chcesz takiego wyraźnego napięcia, to wtedy serum z argireliną marki Basic Lab. Po nakuciach czas na maskę. Plus minus, powiem szczerze, bo teraz tak, tutaj tak Wam bym powiedziała, zaprogramowałam, zaplanowałam ten zabieg, żeby pojawiła się maska, bo maska jednak bardzo ładnie łagodzi. Dodatkowo to maska, którą mam dla Was do zaproponowania, jeszcze podkreśli to ujędrnienie skóry. To jest marka z marki Petit Fee Cacao Energizing Hydrogel Face Mask. To jest maska hydrożelowa, już ją Wam zaraz pokazuję.
I kochane moje, ta maska przede wszystkim będzie pięknie łagodziła skórę po nakłuciach. Dodatkowo ją będzie chłodziła, bo zachęcam, żeby taką maskę włożyć do lodówki, a następnie po 5-10 minutach nałożyć na twarz i wtedy to chłodzenie jest wyraźne. To ważne, bo po nakłuciach ta skóra jest zaczerwieniona, więc wtedy takie łagodzenie skóry jest naprawdę wskazane. Tak jak mówię, jeżeli nie macie na to czasu, to oczywiście nie jest to, że tak powiem, punkt obowiązkowy. Mamy tutaj niacynamid, który doskonale już znamy, o właściwościach przeciwzapalnych, rozświetlających, ale jest również silnym antyoksydantem. Ekstrakt z pstrolistki sercowatej. Cudowna roślina o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym. Również silny antyoksydant. Ekstrakt z bylicy o działaniu też przeciwzapalnym. Ekstrakt z zielonej herbaty. Fantastyczny antyoksydant, wiadomo. Ekstrakt z józu, który będzie działał silnie rozświetlająco, wyrównywał koloryt. Jest też pięknym antyoksydantem, bogatym w witaminę C. Wyciąg z owoców daktylowca o działaniu odżywczym. Ekstrakt z porostu irlandzkiego, inaczej zwanym karagenem. To jest taki składnik, który... Jest to składnik, ekstrakt dokładnie z czerwonych wodorostów i co ciekawe zawiera wysokie stężenia witaminy K, więc będziemy miały działanie przeciwobrzękowe i wzmacniające ściany naczyń krwionośnych. Mamy dodatkowo jeszcze olej z orzechów brazylijskich o działaniu silnie odżywczym, który jest bogaty też w witaminę E, czyli dodatkowo jest jeszcze antyoksydantem. Masło i ekstrakt kakaowy o działaniu silnie odżywczym, regenerującym, odbudowującym płaszcz hydrolipidowym oraz wyciąg z sosny koreańskiej o działaniu nawilżającym i łagodzącym. Uwaga, bo ta maska jest bardzo ciekawa, zaraz to zobaczycie. No skoro kakaowa, to pewnie spodziewacie się koloru, ale może być to też dla Was zaskoczeniem. Już sekundkę, bo mi się tak dziwnie rozerwała, kochane moje. Już Wam pokazuję. O ile mi się to uda. Ale już. I mamy. Dobra. I ta maska jest w kolorze kakaowym. Maska hydrożelowa podzielona na dwie części. Jedna część na górne partie, oczywiście ona jest pokryta tutaj folią z jednej i z drugiej strony. Zdejmujemy sobie tę folię i nakładamy na górną partię, a tu mamy na dolną. Cudowna hydrożelowa maska. To kakao gdzieś tam przenika, możecie poczuć. Natomiast nawet jeżeli nie jesteście miłośniczkami takiego zapachu, to też przy okazji takie nuty troszeczkę roślinne tu przenikają, więc absolutnie nie jest to zapach narzucający się. Przepięknie koi skórę, bardzo ładnie ją chłodzi. I jeszcze dodatkowo napina i doskonale będzie właśnie współgrała po tych mikro nakłuciach, więc gorąco polecam. I teraz przejdziemy sobie do kolejnego zabiegu. Ja sobie ją tutaj odłożę do kolejnej wersji zabiegowej. Ach, przepraszam, skłamałabym jeszcze, bo oczywiście maskę nakładamy od 20 do 30 minut. To ważne, żeby faktycznie ta skóra była taka silniej napięta. Co prawda maski hydrożelowe nałożone aż na 30 minut dadzą Wam takie naprawdę duże napięcie, ale jeżeli chcecie uzyskać duże ujędrnienie, to możecie ją tak dłużej zostawić. I teraz trzy preparaty końcowe, też silnie stymulujące skórę, silnie ujędrniające. Pierwszym z nich jest bardzo delikatny preparat Power of Retinal, to jest krem przeciwzmarszczkowy z retinalem w ilości 0,075%. Bardzo ładnie sprawdził mi się przy skórze skłonnej do trądziku, skłonnej do przetłuszczania się. Ładnie tutaj wyraźnie zaznaczyła mi testerka, że ładnie łagodził jej zmiany trądzikowe. Więc jeżeli masz zmiany trądzikowe, to wtedy nie wykonuj mikro nakłuć, tylko właśnie możesz cały zabieg krok po kroku wykonać, jak najbardziej również nałożyć maskę i na sam koniec nałożyć retinal. Oprócz retinalu tutaj mamy również skwalan w ilości 10%, olej makadamia odżywczy, ekstrakt z lukrecji łagodzący, to już też dzisiaj słyszałyście. Olej z nasion słony, ogórecznika. Pięknie odbudowuje barierę hydrolipidową, coś podobnie jak olej z wiesiołka. Uzupełnia lipidy w naskórku, pięknie działa przeciwzapalnie, przyspiesza regenerację komórkową. Olej rzepakowy, podobnie również, ma fantastyczne właściwości odbudowujące płaszcz hydrolipidowy, silnie odżywcze, nieobciążające nadmiernie gruczołów, w ogóle nieobciążające gruczołów łojowych, fenomenalnie współgra nawet ze skórami skłonnymi do przetłuszczania się. Dodatkowo witamina E,
pochodna beta-glukanu, który będzie przyspieszał gojenie skóry, olej sojowy o silnych właściwościach odżywczych i kwas jabłkowy. Kwas jabłkowy ma silne właściwości rozświetlające. On też troszeczkę będzie pomagał w przenikaniu tego retinalu, choć on jest tutaj głównie zamknięty w skwalanie, które jest świetnym nośnikiem tego składnika. Natomiast kwas jabłkowy jeszcze dodatkowo rozświetla i napina skórę. Ten produkt... O, już sekundkę, już Wam go pokazuję. Jest w konsystencji kremu, ale kremu lekkiego. Bardzo ładnie, sprawnie, tutaj mówię, współgra z każdym rodzajem skóry, z tym, że jest naprawdę leciutki, ale już po rozsmarowaniu można dokładnie odczuć działanie skwalanu, tę taką warstwę lipidową. Więc to będzie doskonały produkt, jeżeli chodzi o wykończenie tego zabiegu. To jest działanie delikatne. Mimo obecności skwalanu w ilości 0,075, to działanie, nie obawiajcie się, jest naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Natomiast, jeżeli Twoja skóra jest rzeczywiście taka wybitnie sucha, wybitnie wrażliwa, no ale jednak wymaga ujędrnienia, więc to jest też jak najbardziej zabieg służący takiej skórze, to wybierz wtedy serum, o którym opowiadałam przy tym zabiegu odbudowującym barierę hydrolipidową, czyli to serum olejowe z bakuchiolem, czyli roślinnym zamiennikiem retinolu z marki Slavia. Najintensywniejszym preparatem kończącym będzie preparat z marki Basic Lab. I uwaga dziewczyny, z tym kosmetykiem nie ma żartów. To jest serum, już mówię, to jest serum dokładnie emulsyjne z czystym retinolem w ilości 0,5%, 4% witaminą C, CBD, koenzymem Q10, odnowa i stymulacja. Zawiera czysty retinol właśnie w ilości 0,5%, witaminę C w stabilnej postaci tetraizopalmitynianu askorbylu, CBD, czyli cannabidiol, ekstrakt z konopi, który będzie silnie regulował wydzielanie serum, redukował niedoskonałości, koenzym Q10, fantastyczny antyoksydant, witamina E, kolejny antyoksydant, kwas hydroksystearynowy, który znacząco regeneruje skórę, przyspiesza tutaj jej gojenie, niweluje również działanie promieni słonecznych. Co ciekawe, on również będzie przyczyniał się do redukcji przebarwień, czyli je rozjaśniał. Dodatkowo mamy ceramidy, cholesterol, czyli substancje odbudowujące, pentawitynę, która z kolei będzie zwiększała tolerancję na retinol, oraz nisko i ultraniskocząsteczkowy kwas hialuronowy, nawilżająca trehaloza, ekstrakt z wierzbownicy, który działa przeciwzapalnie, zmniejsza widoczność porów, oraz ekstrakt z tarczycy bajkalskiej o działaniu łagodzącym. Ten kosmetyk jest o charakterystycznej żółtej barwie, w konsystencji emulsji, jak sama nazwa wskazuje. Lekki w swojej konsystencji, bardzo ładnie, szybciutko się wchłania, nie pozostawiając jakiejś tutaj nadmiernie tłustej warstwy. Kochane, tak jak wspomniałam, z tym preparatem nie ma żartów. Wszystkie moje testerki, jak jeden mąż, zaliczyły złuszczanie, a jakże za pierwszym, drugim i trzecim razem. Więc jeżeli chcecie go stosować do zabiegu jako preparat złuszczający, bardzo proszę, świetnie się do tego nadaje. Jeżeli chcecie budować na niego tolerancję, to naprawdę z dużą taką ostrożnością. Nie wprowadzamy jednocześnie wtedy kwasów, żeby to było jasne. Tu naprawdę ta skóra musi tę tolerancję przez dobry miesiąc zbudować. Zaczynamy od jednego razu w tygodniu. Zaznaczam, bo naprawdę to jest jeden z intensywniejszych preparatów do pielęgnacji domowej z retinolem, z jakim zdarzyło mi się spotkać. Byłam aż zaskoczona naprawdę, jak to złuszczanie potrafi być spektakularne. Natomiast później jest pięknie. Zmniejszenie widoczności porów, zmniejszenie widoczności przebarwień i naprawdę bardzo wyraźnie to widać. Przechodzimy do drugiej wersji tego samego zabiegu, czyli ujędrniającego. Za chwilę na końcu pokażę, w jaki sposób posługiwać się derma rollerem. Mamy do wyboru dwa preparaty złuszczające. Peeling marki Pure Elements, InnoFarm Pure Elements z 20% kwasem glikolowym. Wbrew wszelkim pozorom, co możecie myśleć, Jezu, 20% kwas glikolowy, że będzie wielkie pieczenie. Nie, nic bardziej błędnego. To jest preparat dość delikatny, bo on zawiera w sobie w zasadzie tylko tutaj kwas glikolowy. Natomiast muszę powiedzieć, że on naprawdę jest w konsystencji żelowej, naprawdę jest w miarę delikatny. Nakładamy go dosłownie na kilka minutek, oczywiście obserwujemy też w tym czasie skórę, patrzymy, jak ona się zachowuje. Zawsze zachęcam, żeby nałożyć tego rodzaju preparat
za pierwszym razem dosłownie na te 2-3 minutki, następnym razem możecie sobie zintensyfikować. Natomiast nakładamy i zmywamy letnią wodą. Czyli kwas glikolowy, tak jak mówiłam, silnie stymuluje włókna kolagenu i elastyny do odnowy, restrukturyzuje tą skórę na wielu jej poziomach, przepięknie dociera aż do skóry właściwej. Drugim preparatem jest już preparat, który się dzisiaj ukazał i zresztą Wam też doskonale znany. Preparat marki Skintra Destructor, czyli peeling kwasowy z 24% kwasami. Główną podstawą jest tu kwas migdałowy, więc on pięknie napina, ale jednocześnie jest delikatny. Czyli intensywniejsze, takie bym powiedziała, działanie w kwestii stricte ujędrniającej uzyskacie za pomocą kwasu glikolowego, ale tak jak mówię, on nie jest bardzo, bardzo intensywny. Natomiast to jest już dedykacja rzeczywiście dla skór, które ten kwas glikolowy tolerują. Natomiast jeżeli Twoja skóra jest troszkę bardziej skłonna do podrażnień, czy bardziej przetłuszczająca się, to wtedy wybierz peeling Destructor, bo on też dodatkowo tutaj zawiera w sobie kwas kojowy, który będzie działał rozjaśniająco. I teraz czas na mikronakucia, czyli zmywamy peeling kwasowy za pomocą wody. Stosujemy tonik, pamiętajcie o tym, i bierzemy serum. Serum, jedno z moich takich, bym powiedziała, no, ulubionych, marki Q&A z peptydami. Tutaj mamy kojącą betainę, ekstrakt z aloesu, tripeptyd, czyli peptyd sygnałowy, który będzie stymulował włókna kolagenu i elastyny, wyciąg z wiciokrzewu japońskiego o silnym działaniu przeciwzapalnym, bakteriobójczym, łagodzącym, kwas hialuronowy, witamina C, tym razem w formie SAP, która ma silne działanie antybakteryjne, regulujące pracę gruczołów fojowych, ale jednocześnie przepięknie walczy z przebarwieniami. Dodatkowo kwas mlekowy, który będzie pięknie rozjaśniał skórę, aminokwas w prolinę, która pomaga regenerować się naskórkowi i regeneruje również włókna kolagenu i elastyny, oraz naturalny konserwant w postaci fermentu z rzodkwi, która dodatkowo będzie działała antybakteryjnie i nawilżała. Konsystencja tego preparatu jest żelowa. Przepięknie nada się jak najbardziej pod nakucia. Doskonale będzie współgrała z dermarollerem czy dermapenem. I następnie czas na maskę. Tutaj wybrałam Wam maskę, tym razem nie hydrożelową, już też mogłyście ją nieraz zobaczyć u mnie na kanale. Przepięknie łagodzącą maskę z okrą, z rośliną zieloną, o silnych właściwościach łagodzących, przeciwzapalnych, z marki Zhejiang. Okra Zhejiang Real Soothing Mask. I tutaj mamy w tej masce bardzo ciekawy składnik, fitomucynę, czyli jest to mucyna roślinna, która składa się z okry, ekstraktu, dodatkowo jeszcze japoniki, korzenia lotosu i gumy natto, tworząc właśnie bardzo ciekawą, charakterystyczną strukturę właśnie fitomucyny, tak jak znacie mucynę ślimaka, tak tutaj mamy mucynę roślinną. Dodatkowo mamy jeszcze ekstrakt z eklity, to są takie drobne kwiatki o działaniu przeciwgrzybiczym i antybakteryjnym. Oraz jeszcze zapomniałabym, mamy jeszcze osobno ekstrakt z okry, która będzie nie tylko w tej fitomucynie, ale jeszcze będzie dodatkowo wzmacniała barierę i zatrzymywała wilgoć w naskórku. Zapomniałabym, jeszcze mamy ekstrakt z brunatnicy o działaniu antyoksydacyjnym, hibiskus, kolejny antyoksydant o wzmacnianiu ścian naczyń, o właściwościach wzmacniających ściany naczyń krwionośnych, przeciwobrzękowych, ale również też przeciwrumieniowych, fruktoolisacharydy, czyli cukry zwiększające odżywienie skóry, beta-glukan przyspieszający regenerację, pstrolistka sercowata, jedna z moich ukochanych roślin o działaniu przeciwzapalnym, i kwas hialuronowy. Cudownie, fenomenalnie nasączona w wielkiej ilości esencją maska. Fantastycznie koi skórę, ma cudowny taki roślinny, zielony zapach. I co ciekawe, ona naprawdę wystarcza na bardzo, bardzo długo. Tej esencji jest tutaj tyle, że śmiało ją możecie później wykorzystać jeszcze następnego dnia w celu nawilżenia skóry. I teraz, kochane moje, któraś z Was zadała mi pytanie, czy można taką esencję z maski wykorzystać pod nakucia. Ja powiedziałam, że nie, bo myślałam, że myślicie o tym, żeby taką esencję, która zostanie w tym
wykorzystać pod nakucia, ale następnego dnia. Dopiero później przyszło mi do głowy, a nie wiem, gdzie to pytanie jest, więc od razu wyjaśniam. Przyszło mi do głowy, że pewnie myślałyście o tym, czy jak się otworzy taką maskę i taka maska ma być wykorzystana po nakuciach, czy możecie wykorzystać taką esencję? Możecie. Z tym, że od razu mówię, ta esencja zawarta w tej masce akurat będzie miała bardziej działanie łagodzące. Więc uzyskacie tym samym zabieg, oczywiście same mikronakucia już działają stricte też ujędrniająco, pobudzająco na skórę, ale ta esencja tutaj zawarta będzie działała łagodząco. Od razu też mówię, sama esencja w sobie akurat w tych maskach z reguły, ona nie ma aż takiego poślizgu, więc może być tak, że starczy Wam na troszkę krócej, aniżeli serum. Aczkolwiek to też jest bardzo dobry pomysł, bo tak czy siak wykonujemy schematycznie takie mikronakucia, więc nie od razu nie opracowujemy całej skóry, więc możemy po prostu tutaj etap po etapie nakładać taką właśnie esencję i jak najbardziej na jej bazie wykonać mikronakucia. I teraz na koniec, tu też mam dla Was dwa preparaty, jeżeli chodzi o wykończenie właśnie zabiegu. Pierwszym z nich jest preparat serum z bakuchiolem marki Tiam Vita A Bakuchiol Youth Serum. I tutaj mamy palmitynian retinylu, czyli pochodną tutaj retinolu. Retinol w takiej postaci bardzo łagodnej, niezłuszczającej, która będzie działała regenerująco na skórę, ale oczywiście mamy tutaj ujęty bakuchiol. Hydrolizowany kolagen rybi, który będzie poprawiał elastyczność i napięcie skóry, zwiększał również silne nawilżenie. Olej słonecznikowy i olej arachidowy odbudowujący barierę hydrolipidową, witamina E oraz łagodzące pantenol, alantoina i regenerująca adenozyna. Konsystencja tego serum jest taka mleczna, ale bym powiedziała dosyć lejąca, żelowa. I to też jest serum, żeby Was nie zmyliło, naprawdę działające. Jedna z moich testerek, to już przy okazji prezentacji kiedyś tego serum mówiłam, zrobiła sobie taki teścik i nałożyła go 3 wieczory z rzędu i wierzcie mi, naprawdę wystąpiło dość spore złuszczenie, więc żeby było jasne, bakuchiol też potrafi tak zadziałać. Oczywiście tam, gdzie wspominam, że bakuchiol działa złuszczająco w takim serum, tak w istocie jest, bo na przykład w tym serum z marki Slavia, jeżeli chodzi o ten bakuchiol, on działa tutaj stricte regenerująco i tu złuszczania nie zauważyłam. Natomiast tutaj w tym zestawieniu, i myślę też, że to też jest przyczyną palmitynianu retinylu, który normalnie nie działa złuszczająco, ale tu po prostu akurat myślę, że tak została skomponowana właśnie ten skład tego kosmetyku tak został skomponowany, że po prostu on jeszcze podburza jakby to działanie, pobudza działanie bakuchiolu i stąd właśnie to złuszczanie może się pojawiać. I teraz kochane, jeszcze drugi preparat z retinalem tym razem. Preparat marki Skintra Liquid Happiness. Serum z retinalem w ilości 0,3%, więc już o też takim intensywniejszym działaniu. Dodatkowo mamy tutaj skwalan, olej z pestek arbuza o silnym działaniu nawilżającym, rozświetlającym i przeciwzapalnym, witaminę E i mamy tutaj postać olejku. Zatopiony retinal w skwalanie. Jak najbardziej doskonały na wykończenie tego zabiegu. Więc macie albo retinal w skwalanie, bądź lżejszy w swojej konsystencji bakuchiol. Do wyboru. Oczywiście serum z bakuchiolem będzie delikatniejsze, aniżeli to serum z retinalem. Ale w każdym razie tak wyglądają obie wersje zabiegu i teraz już Wam przedstawiam, w jaki sposób wykorzystać działanie Derma Rollera i podobnie też zresztą opracowujemy skórę, jeżeli chodzi o Dermapen. Otóż zaczynamy sobie od czoła. Po nałożeniu odpowiednio któregoś z serów żelowych, to też jest bardzo ważne, żeby pod nakucia wykorzystywać sera żelowe, żadne olejowe absolutnie, to nie będzie dobre wyjście z sytuacji. Nakładamy schematycznie, czyli obszarami. Nakładamy na czoło i opracowujemy czoło w ten sposób, że przykładamy delikatnie i jedziemy w poprzek, tak? Opracowujemy bez większego nacisku. Tu nie chodzi, dziewczyny, o to, żeby wykonać tak silne mikronakucia, że dojdzie do podkrwawienia. Nie. Tu chodzi o to, żeby delikatnie tę skórę postymulować. To w zupełności wystarczy, żeby podziurkować i dzięki temu
Poprzez te mikrokanaliki, które tworzymy, jednocześnie stymulujemy skórę do stanu zapalnego kontrolowanego, a z drugiej strony lepiej przenikają składniki aktywne. Czyli opracowujemy sobie skórę czoła, najpierw w poprzek, to przyjemne nie jest, no niestety, a następnie robimy wzdłuż, czyli wykonując takie krzyżyki. I tak powinno to dokładnie wyglądać. Następnie dokładnie tak samo opracowujemy linię oczu i tym razem, tak jak normalnie Was uczyłam, że na przykład kremy pod oczy nakładamy od zewnętrznego do wewnętrznego, to tego rodzaju zabiegi, zobaczcie, czy są to masaż wałkiem, czy głasza, wykonujemy od wewnątrz na zewnątrz, taka jest zasada. Opracowujemy oko delikatnie, czyli znowu od nasady nosa kierujemy się ku skroniom. Opracowujemy drugie oko. Następnie przechodzimy sobie na nos i tu jest tylko odwrotna zasada, to znaczy nie będzie żadnym błędem, bo możecie też nos opracować w ten sposób, tak? To też nie będzie żadnym błędem, ale możecie też, jeżeli będzie Wam wygodniej, kierować się w tę stronę. Następnie opracowujemy od wewnątrz na zewnątrz. Bardzo prosto, intuicyjnie i następnie ku górze kierując się robimy pionowe ruchy, opracowujemy drugi polik, opracowujemy następnie znowu od wewnątrz na zewnątrz, linię nad ustami, brodę całą i teraz uwaga, jeżeli chodzi o opracowanie szyi, znowu macie. Najpierw od wewnątrz na zewnątrz i później kierujemy się ku górze. Możecie tak samo również opracować cały dekolt, czyli od wewnątrz na zewnątrz. Bardzo proste, nakłucia powinny trwać dosłownie kilka minut. Bardzo ważna sprawa. Tego rodzaju dermaroller powinien być jednorazowego użytku. Nie bawcie się naprawdę w jakieś dezynfekcje. Ja już wiem, że to niejednokrotnie jest stosowane, ale naprawdę to nie ma w ten sposób działać. Tutaj dermaroller, który już Wam kiedyś też podlinkowałam, on kosztuje naprawdę niewiele, chyba kupujcie go za 20 kilka złotych. Lepiej wybrać tego rodzaju dermaroller, żeby go częściej zmieniać, aniżeli oszczędzać na dermarollerze i później, nie daj Boże, czegoś się nabawicie. Więc dziewczyny kochane, w ten sposób wykonujemy mikronakłucia. Nieraz były też pytania, czy pod dermaroller mamy tą skórę zdezynfekować. Nie ma takiej potrzeby. Tutaj tak skomponowany zabieg w ten sposób wykonujemy, żeby zintensyfikować działanie serum i nie dezynfekujcie później żadnym preparatem skóry po nakłuciach. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie ten preparat sobie zadziałał. Nic Wam się nie stanie, jeżeli oczywiście tutaj nie będziecie robiły tatara ze skóry. To jest ważne. Ten zabieg, który Wam tutaj proponuję, jest na głębokości nakłuć 0,25 mm i to w zupełności wystarczy. Więc tak wygląda kompletny zabieg w dwóch wersjach, zabieg ujędrniający, też zmniejszający widoczność porów, bo pamiętajmy, że mikronakłucia stymulują skórę na tyle silnie do odnowy, że zagęszczają ją, dzięki temu te pory się zwężają i stają się mniej widoczne. Kochane, teraz czas na zabieg zmniejszający rumień, wyraźnie łagodzący, chłodzący. Nie będzie tu absolutnie ani mikronakłuć, ani kamienia głasza czy masażu wałkiem. Tego rodzaju rozwiązania nie są wskazane przy cerach wybitnie skłonnych do rumienia. Tutaj ona ma być taka delikatnie traktowana, więc warto o to zadbać za pomocą odpowiednich kosmetyków. No i działamy. Oczywiście znowu dwie wersje zabiegowe. Pierwsza rzecz, peeling enzymatyczny Slavia, o którym mówiłam już przed chwilką, czyli tutaj mamy delikatne enzymy i okalanie skóry. Możemy wybrać ten peeling. Następnie, tu jeszcze nadmienię, w przypadku takiego rumienia wybieramy bardzo delikatne rozwiązania, żadnych agresywnych peelingów, to jest szalenie ważne. Następnie łagodząca maseczka Isn't Tree Rose Calming Mask. To jest maska z ekstraktem z płatków róż. Cudowny, fantastyczny zapach płatków róż i te płatki są widoczne, co zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj betainę, która będzie przyspieszała regenerację komórkową, nawilżający kwas hialuronowy oraz trehalozę, puder z róży francuskiej o właściwościach wzmacniających ściany naczyń krwionośnych, również działa silnie przeciwzmarszczkowo, seryna, aminokwas o działaniu odbudowującym barierę hydrolipidową, również będzie działała przeciw
podrażnieniom, zaczerwienieniom, sorbitol nawilżający, aminokwasy takie jak arginina, alanina, treonina, lizyna o działaniu stymulującym, ujędrniającym skórę, ale również przyspieszającym jej regenerację. Kwas glutaminowy, o którym już wspominałam wcześniej, cudownie wiążący wodę w naskórku, łagodzący olej różany. Filodendron, który jest silnym składnikiem o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym. Oraz oczywiście łagodzącym, ekstrakt z kakaowca o działaniu odżywczym, nawilżającym, olej z geranium, przepraszam, o działaniu przeciwzapalnym oraz dodatkowo właśnie te płatki róż. I kochane moje, zobaczcie, konsystencja żelowa z wyraźnymi płatkami róż. Zapach, bajka. Polecam trzymać tę maskę w lodówce i gdy czujecie, że ten rumień się pojawia, to naprawdę to cudownie koi właśnie zaczerwienienie skóry, więc to jest taka świetna maska SOS. Nakładamy ją na 10 do 15 minut, następnie delikatnie zmywamy bardzo ważną taką letnią wodą w kierunku, nawet bym powiedziała, zimnej. Po 10-15 minutach nakładamy serum, oczywiście ważne, tam gdzie stosujemy wodę, to jest taka zasada, tam gdzie stosujemy wodę, następnie stosujemy tonik, czyli po zmyciu tej maski stosujecie tonik, osuszacie go bądź wmasowujecie. I tutaj teraz wybrałam Wam dwa sera. Pierwsze serum to jest serum marki Sensum Mare Algo Rich, które zawiera w sobie trójglicerydy o silnych właściwościach odbudowujących barierę hydrolipidową. Hydrolat ze skrobi kukurydzianej, który wiąże silnie wodę w naskórku, kwas hialuronowy, ekstrakt z siedmiu alg, silne antyoksydanty o działaniu też nawilżającym, odbudowującym znowu barierę hydrolipidową, zielony kawior po raz już kolejny, jak to w kosmetykach Sensum Mare, silny antyoksydant, aminokwas arginina, która będzie działała regeneracyjnie, ekstrakt z paproci z Nowej Zelandii o właściwościach też łagodzących, regenerujących, masło shea odbudowujące, alantoina, pantenol łagodzące, glicyna, kolejny aminokwas o silnych właściwościach regenerujących skórę, fruktoza, cukier, który będzie też przepięknie odżywiał, mocznik trzymający wodę w naskórku, cukier inozytol, kolejny o działaniu odżywczym, nawilżający kwas mlekowy i nawilżający glukonolakton. Serum jest w konsystencji mlecznej, przepięknie, szybciutko się wchłania, nie obciąża w żaden sposób skóry i ten właśnie efekt chłodzenia również dzięki tutaj algom będziecie miał. Także polecam. Zresztą, kochane, możecie tego rodzaju preparaty, jeżeli macie właśnie taką skłonną do rumienia skórę, trzymać jak najbardziej w lodówce. Wtedy to kojenie będzie jeszcze większe, przyjemniejsze. Drugim z preparatów jest też preparat typowo przeciwzaczerwienieniom, ale jednocześnie też ujędrniający, bo to jest preparat z bakuchiolem. Już mówię, to jest serum Milk Lifting w Oli Botanica i mamy tutaj hydrolat protein soi, właśnie o działaniu stricte napinającym, potrójny kwas hialuronowy, ultra niskocząsteczkowy i wysokocząsteczkowy, bakuchiol w stężeniu 0,15%, który nie będzie tutaj działał w żaden sposób złuszczająco. Absolutnie stosowałam ten preparat codziennie. Było ukojenie skóry, ukojenie ładne właśnie ewentualnych jakichś pojawiających się krostek. Fantastyczna sprawa. Ekstrakt z niebieskiej stokrotki kojący zaczerwienienia. Zresztą jedna z lepiej działających substancji, jeżeli chodzi właśnie o likwidację rumienia. Komórki macierzyste gardenii azjatyckiej w ilości 1%, które silnie stymulują skórę do regeneracji samoodnowy, czyli taką przyspieszają regenerację komórkową. Dodatkowo olej ze słodkich migdałów, olej z brzoskwini, awokado i arganowy, czyli w efekcie mamy jeszcze oleje odbudowujące barierę hydrolipidową. Serum jest również w mlecznej konsystencji, nieco gęściejsze od swojego poprzednika i ma, ja już to mówiłam nieraz, cudowny, fenomenalny, luksusowy, powiedziałabym lekko perfumeryjny zapach, ale naprawdę nie narzucający się. To nie jest coś takiego, że położycie to serum i ono po prostu, ten zapach cały czas Wam towarzyszy. Nie, ale w momencie aplikacji jest to tak przyjemne i że czujecie się wyjątkowo, że naprawdę warto tego doświadczyć. Pięknie nawilża, koi skórę. Następnego ranka ta skóra jest rzeczywiście taka pięknie
napięta, tak jak faktycznie tutaj muszę powiedzieć, że obietnice producenta są spełnione. Ona jest ujędrniona, zregenerowana, ładnie napięta. Natomiast w przypadku z kolei sensum mare mamy tutaj silną taką regenerację, ale też antyoksydację, więc to też jest dobre rozwiązanie, gdy Twoja skóra jest skłonna do rumienia, ale jednocześnie narażona w bardzo dużym stopniu na działanie czynników zewnętrznych, szczególnie gdy przebywasz chociażby w klimatyzacji, bądź zwyczajnie w świecie, mieszkasz też w dużej aglomeracji miejskiej i w tym momencie jesteś narażona też na działanie pyłów. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o wykończenie tego zabiegu, to kochane moje, tutaj zaplanowałam Wam tak w ten sposób, żebyście miały dwa wyjścia z sytuacji, bo możecie zakończyć ten zabieg maską nocną, czyli mamy wtedy jedną maskę łagodzącą, wymagającą zmycia, a drugą maskę nocną. I to jest maska marki VT Cosmetics Vita Sika Sleeping Mask. Maska z wąkrotą azjatycką, kwasem hialuronowym, niacynamidem, propolisem, lawendą, kurkumą. Przypomnę, że kurkuma ma silne właściwości przeciwzapalne i jest fantastycznym antyoksydantem, pięknie koi zaczerwienienia. Dodatkowo mamy tutaj przeciwzapalny rozmaryn, wyciąg z gryki, która jest też antyoksydantem i co ważne, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych oraz przyspiesza gojenie skór. Ekstrakt z octu, który będzie regulował złuszczanie naskórka, ale również działał rozjaśniająco, co jest również znamienne w przypadku cer naczyniowych. Ekstrakt z prawoślazu, który działa okalająco, odbudowuje barierę hydrolipidową skóry. Ekstrakt z morwy indyjskiej, silny antyoksydant, przepięknie koi suchą skórę, koi podrażnienia, odbudowuje, regeneruje. Olej różany o właściwościach przeciwświądowych, łagodzących zaczerwienienia, odbudowujących barierę hydrolipidową, pięknie odżywiający. I wyciąg z lukrecji, który pozostawia przecudny taki film na skórze o właściwościach łagodzących. Maska jest w saszetkach. Wystarcza na dwie aplikacje. I jest w konsystencji takiej, no, gęstej żelowej, bym powiedziała. I naprawdę to chłodzenie poczujecie, dzięki też wąkrocie azjatyckiej. Tutaj jest to silne ukojenie skóry. Ten kwas hialuronowy, tutaj cały kompleks właśnie zawarty w tej masce cudownie koi skórę. Rano naprawdę ta skóra jest tak fantastycznie wypoczęta, ukojona. To też jest dobre rozwiązanie, w ogóle cały ten zabieg też jest dobrym rozwiązaniem, bo co ważne, nie wspomniałam o tym, ale to jest fantastyczne rozwiązanie dla osób cierpiących na trądzik różowaty czy ujotokowe zapalenie skóry, bo zobaczcie, wszystkie te składniki tutaj będą działały pięknie kojąco, przeciwświądowo, łagodząco, chłodząco. To jest to, co mówiłam Wam na samym początku. To chłodzenie tutaj w tym wypadku tego zabiegu jest naprawdę znamienne. Więc dla wszelkich tych cech problematycznych, dojrzałych, jak najbardziej tak, będzie duże ukojenie skóry i chłodzenie. Natomiast jeżeli Twoja skóra jest skłonna do przesuszeń, to wtedy zaproponuję Ci krem peptydowy ze Slavi, bo on jest gęściejszy, bardziej odżywczy. On już się też dzisiaj ukazywał. On ma też w sobie kojący bakuchiol, więc jak najbardziej tutaj przepięknie domknie nam cały zabieg. I tak wygląda moja pierwsza wersja. Kolejna wersja zabiegu, już Wam mówię dalej, to jest z kolei peeling kwasowy, ale z kwasem mlekowym i w tym wypadku go absolutnie nie zmywamy. To jest produkt marki InnoFarm, który się już też dzisiaj raz ukazał, czyli tutaj nakładamy go tylko i wyłącznie w ilości kilku kropli, zostawiamy do wchłonięcia. Następnie po zastosowaniu tego peelingu stosujemy peeling Stressless Beta-glukan i madekasozyt z marki Geek & Gorgeous. Madekasozyt jest substancją pozyskiwaną z wąkroty azjatyckiej. Mamy ją tutaj w ilości 0,3% oraz beta-glukan w ilości 0,2%. To serum naprawdę w okamgnieniu koi skórę. Świetnie sprawdza się przy cerach dotkniętych trącikiem różowatym. Dodatkowo mamy tutaj izomeryt sacharydowy, który utrzymuje pięknie nawilżenie skóry. To serum jest żelowe. Zero obciążania gruczołów łojowych, przepięknie się wchłania. I naprawdę, wierzcie mi, już po kilkukrotnym zastosowaniu wyraźnie widać różnicę w ukojeniu zmian właśnie w trądziku różowatym, ale jak najbardziej również ukojenie rumienia. I teraz czas na maskę.
To jest maska tym razem niezmywalna, już się ukazywała dzisiaj, z okry, okra Fitomucin Real Soothing Mask. Pamiętacie? Ta maska właśnie z takimi drobinkami delikatnymi, zielonymi z okry, fantastycznie łagodząca, nakładamy ją na 20 minut. I następnie wmasowujemy pozostałość i możemy znowu dwojako wykończyć zabieg. Pierwszą z moich propozycji jest prebiotyczny krem nawilżający Let Your Skin Drink Up, który się już też ukazał dzisiaj na moim kanale z marki Skintra. Prebiotyki pięknie też wspomogą taką skórę właśnie z rumieniem bądź z trądzikiem różowatym. Bądź możecie wykonać ten zabieg wykorzystując drugą maskę nocną, która też się już dzisiaj ukazywała, Super Hyaluron Mask z marki VT Cosmetics, czyli maska nocna z 8 formami kwasu hialuronowego. Więc tak, zobaczcie, wyglądają piękne dwie formuły zabiegu, dwie formy zabiegu właśnie zmniejszającego rumień, chłodzącego, łagodzącego. Jestem przekonana, że w dużej mierze Wam pomoże i przede wszystkim też teraz właśnie podczas zimy, gdy ten rumień jest taki naprawdę znamienny, przy regularnym stosowaniu tego zabiegu, polecam go stosować, gdy ten rumień jest mocno dotkliwy, nawet i dwa razy w tygodniu, szybko zauważycie uśmierzenie zaczerwienień skóry. I na koniec, ale nie mniej ważny, zabieg dla cer przetłuszczających się z rozszerzonymi, widocznymi porami oraz z niedoskonałościami. Uwaga tylko z wykrzyknikiem. Jeżeli masz niedoskonałości, nie wykonuj mikronakłuć, ja to zresztą jeszcze pewnie z dwa razy powtórzę. I uwaga! Zaczynamy od peelingu kwasowego na niedoskonałości marki Basic Lab. Oczywiście to jest w tej pierwszej wersji. Tutaj znajdujemy 6% kwas shikimowy, już niejednokrotnie o nim mówiłam, to jest znakomity kwas, jeżeli chodzi o regulację pracy gruczołów łojowych, działanie przeciwzapalne, przeciwzaskórnikowe, przeciwtrądzikowe. 5% kwas migdałowy, bardzo powiedziałabym kwas neutralny, ale jednocześnie wspomagający tutaj działanie poszczególnych kwasów. W przypadku 5% kwasu migdałowego nie mamy silnego złuszczenia, ale uzyskujemy rozjaśnienie tej skóry. 3% kwas laktobionowy wzmacniający nawilżenie oraz glutation, który będzie przyspieszał regenerację komórkową, arginina i resweratrol antyoksydacyjny. Ten peeling, tak jak inne peelingi marki Basic Lab, jest peelingiem żelowym o charakterystycznym kwasowym zapachu. Nakładamy go na 10 minut. Jeżeli masz skórę bardziej wrażliwą, nałóż go początkowo na 3 do 4 minut lub, tak jak wspominałam już wcześniej, wykonaj próbę uczuleniową. Znowu powtarzam, każdy zabieg wykonujemy po dokładnym oczyszczeniu twarzy w rytuale wieczornym, w trzech krokach. Po zastosowaniu peelingu czas na zmywającą maseczkę. I dla Was wybrałam tym razem, to jest Rose Hyaluronic Hydra Wash Off Pack, maska marki Mary May. Tutaj mamy rozświetlający kaolin i bentonit. To jest z kolei glinka, która też pięknie reguluje pracę gruczołów łojowych i gojenie różnego rodzaju zmian. Wyciąg z kwiatów róży francuskiej o działaniu kojącym, łagodzącym, tak jak już wspominałam wcześniej, też o róży przeciw zaczerwienieniom i wzmacniającym ściany naczyń krwionośnych. Dodatkowo mamy tutaj betainę, która będzie przyspieszała regenerację komórkową, wyciąg z wąkrotu azjatyckiej o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym, wyciąg z figi, która wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, jest silnym antyoksydantem oraz kwas hialuronowy. Ta maska jest takim charakterystycznym brunatno-żółtym kolorze ze względu na obecność glinek. Zwęża pory, nie tak w bardzo intensywny sposób, ale to jest celowe tutaj użycie tej maski w tym zabiegu, żebyście też nie miały w rezultacie czegoś takiego bardzo intensywnie ściągającego. Regulacja pracy gruczołów łojowych jest jak najbardziej, ale biorę pod uwagę, że to jest zabieg cały czas, mam na myśli cerę dojrzałą, więc tu nie można działać jak z procy, bo jeżeli podziałacie bardzo intensywnie ściągającą maską, to po prostu ta skóra Wam później nie podziękuje. Tutaj trzeba działać bardzo rozsądnie, żeby ten balans w zasadzie, nie bilans, a balans zachować. Nakładamy tę maskę na 15 minut, można ją nawet zostawić do 20, ale wtedy nałóżcie sobie troszeczkę grubszą warstwą. Możecie ją też spryskiwać wodą, żeby nie było takiego bardzo deprymującego ściągania. Po zmyciu maski
czas na tonik. Tonizujemy skórę i teraz uwaga. Nakładamy tylko serum. Wybrałam dzisiaj dla Was serum antyoksydacyjne. To jest serum, które już nie wiem w jakich ilościach wypróbowałam. Serum, które cudownie sprawdziło się nie tylko na mojej skórze skłonnej do zaczerwienień i gdzieś tam do nawracającego EUZS-u czy trądzika różowatego, ale również przy skórach skłonnych do trądziku. To serum przepięknie przyspiesza gojenie zmian. Ma tutaj w sobie witaminę C w ilości 10%, nazywa się antyoksydacyjne serum, w ilości 15%, antyoksydacyjne serum wyrównujące z witaminą C 15%, rozświetlenie i wyciszenie. I tak w istocie jak nazwa wskazuje, tak naprawdę wycisza skórę. Mamy witaminę C tutaj w postaci etylowanej, czyli w postaci rozpuszczalnej w wodzie, nie obciążającej w żaden sposób gruczołów łojowych. Dodatkowo filtrat z wody ryżowej o działaniu kojącym, rozjaśniającym. Glutation o działaniu przyspieszającym regenerację komórkową. Znowu antyoksydacyjny, resweratrol. Prebiotyk w postaci inuliny, która będzie przyspieszała gojenie. Glutation, kolejny gojący składnik. Ekstrakt z wierzbownicy Fleischera, która silnie łagodzi zaczerwienienia i łagodzi stany zapalne. Wyciąg z ogórka o działaniu łagodzącym i rozjaśniającym. Witamina E. Alfa-glukan, który też będzie przyspieszał regenerację komórkową. Oligosacharydy, które będą odżywiały skórę. Arginina, która będzie przyspieszała regenerację. Ekstrakt z owoców szafranu, który ma silne właściwości antyoksydacyjne i też pomaga w likwidacji przebarwień. To serum jest w konsystencji żelowej, lekkiej, ale takiej nawilżającej. I naprawdę wycisza skórę. To jest w ogóle ciekawa sprawa. One jest takie żelowe, leciutkie. Naprawdę tuż po nałożeniu widzicie zmniejszenie zaczerwienień. To jest w ogóle niesamowite. I naprawdę przy regularnym stosowaniu ta skóra jest przepięknie ukojona, krostki są zmniejszone są zaczerwienienia i naprawdę jest zapobieganie przebarwieniom też pozapalnym. I teraz uwaga. To jest miejsce na mikronakucia, czyli możecie na tym serum wykonać mikronakucia, bądź jeżeli, tak jak wspominałam wcześniej, jeżeli macie wszelkiego rodzaju zmiany trądzikowe w postaci stanów zapalnych, gulek, wyraźnych krostek, to nie jest dla Was dobre rozwiązanie. Jeżeli macie zaskórniki, to jak najbardziej tak. Jeżeli macie rozszerzone pory, jak najbardziej tak, to właśnie w tym celu jest ten zabieg dedykowany. Jeżeli macie zwiększoną pracę gruczołów łojowych, oczywiście, że tak, wtedy warto też wykonać mikronakucia. Czyli tu w tym miejscu wykonujemy mikronakucia dermarollerem bądź urządzeniem do nakuć dermapenem i następnie nakładamy kojącą maskę. Znowu tutaj mam dla Was do zaproponowania maskę z kakao. Od razu mówię tak, nie bójcie się, że ona w jakiś sposób obciąży gruczoły łojowe. Spokojnie. Maska hydrożelowa w tej postaci, nawet jeżeli zawiera odżywcze kakao, ono tu ma właściwości łagodzące i działające przeciw przebarwieniom. Nic się tu z tą skórą nie stanie. Następnie czas na wykończenie zabiegu. Czyli teraz, jeżeli byście nie wykonywały mikronakłuć, możecie ominąć maskę, choć oczywiście możecie ją również nałożyć, jak najbardziej. Tylko wtedy, w jakiej by to było kolejności? To troszkę byśmy sobie kolejność w takim wypadku mogły zamienić. Bo jeżeli nie wykonujecie mikronakłuć, no to wtedy esencja zawarta w masce, ona jest troszeczkę lżejsza od serum. Tu jest troszeczkę inaczej, jak wykonujemy mikronakłucia, no bo wtedy to serum jest momentalnie wchłaniane i warto wtedy ukoić maską taką skórę. Natomiast jeżeli nie wykonujecie mikronakłuć, to najpierw możecie po tej pierwszej masce nałożyć drugą i następnie użyć serum. A na koniec do zaproponowania mam Wam dwa preparaty. Pierwszy z retinalem, Power of Retinal marki Veolia Botanica, który już dzisiaj się ukazywał. Tutaj mamy 0,075 retinalu. To jest preparat łagodniejszy, bądź o intensywniejszym działaniu. Tu już mówiłam, uwaga, tutaj naprawdę występuje złuszczanie. 0,5 retinolu z koenzymem Q10, CBD i witaminą C z marki Basic Lab Emulsyjne Serum 0,5 czystego retinolu. I tak wygląda kompletny zabieg w tej mojej pierwszej wersji, jeżeli chodzi o regulację pracy gruczołów łojowych. Tu naprawdę po regularnym stosowaniu zabiegu możecie zauważyć wyciszenie skóry. Druga wersja tego zabiegu wygląda następująco. Na początek peeling destruktor, już Wam doskonale zdany 24% peeling kwasowy, który nakładamy na 10 minut. Jeżeli masz wybitnie dużą skłonność do przetłuszczania się, nałóż dwie warstwy. Nakładasz jedną, czekasz chwilkę do wchłonięcia i następnie drugą.
Po zmyciu czas na maskę oczyszczającą i to jest maska marki Q&A Activated Charcoal Face Mask, czyli maska z węglem aktywnym oraz z bentonitem. Czyli mamy tu i węgiel aktywny, i bentonit, glinkę, która będzie silnie regulowała pracę gruczołów łojowych. Dodatkowo mamy tutaj kaolin, czyli glinkę białą oraz mieszaninę olejów ze słodkich migdałów, arganowy, słonecznikowy oraz masło shea. Można się spodziewać, że produkt jest charakterystycznie ciemny ze względu na obecność węgla. Czyli mamy taki ciemno-szary kolor i maskę nakładamy na 10 minut. Ona potrafi dosyć mocno ściągnąć skórę. Możecie ją nałożyć w troszeczkę takiej grubszej warstwie i nawet ją delikatnie gdzieś tam spryskiwać. Natomiast liczcie się z tym, że jeżeli będziecie bardziej gdzieś ekonomicznie ją traktować i nakładały cieniutką warstwę, to wtedy rzeczywiście ona ściąga szybciej, więc nawet jeżeli poczujecie to takie intensywne ściąganie, możecie ją zmyć nawet i po 5 minutach. Po zmyciu tej maski czas na tonik. Spryskujemy, osuszamy skórę bądź wmasowujemy tonik. To jest bardzo ważne. Następnie mamy do mikronakłuć serum z kwasem salicylowym. Po raz kolejny powtarzam. Mikronakłucia wykonujemy tylko wtedy, gdy nie mamy zmian trądzikowych. Tylko i wyłącznie za skórniki, ale bez krostek, bez stanów zapalnych. To jest produkt marki InnoFarm Pure Elements. Tutaj mamy 2% kwas salicylowy, kwas mlekowy oraz kwas hialuronowy w kilku postaciach. Świetne, lekkie, żelowe serum. Doskonale sprawdzi się pod nakłucia. Jak pomyślicie, Jezu, kwas salicylowy, co ja wymyśliłam? Ono normalnie się nazywa, znaczy ten preparat, jako peeling do twarzy. Dziewczyny, nic bardziej błędnego. Troszeczkę się dziwię, że producent tak to nazwał, dlatego że nie jest to peelingiem. Śmiało, macie to zresztą też ujęte w swoich schematach pielęgnacyjnych, tego rodzaju preparat można używać bez zmycia jako doskonały produkt regulujący pracę gruczołów łojowych jako serum. Czyli nakładamy i wykonujemy na tym mikro nakłucia. Następnie czas na maskę, ona się też już dzisiaj ukazywała. Maska Okra Relief Soothing Real Soothing Mask Okra J. Jun. I znowu, odwrotność sytuacji. Jeżeli nie wykonujecie mikronakłuć, możecie zastosować dwie maski. Możecie, nie musicie, bo wtedy ta maska jest dla Was takim już zupełnym dodatkiem. Najpierw po zastosowaniu tej maski oczyszczającej nakładacie po jej zmyciu i po stonizowaniu nakładacie maskę Okra J. Jun. Następnie nakładacie serum. Lub tak jak powiedziałam, najpierw serum, mikronakłucia i maska oraz preparaty kończące. Pierwszy preparat też się już dzisiaj ukazywał, Bakuchiol Vita A Youth Serum marki Tiam, czyli serum z bakuchiolem dla skór, które nie tolerują retinalu, bądź intensywniejszy serum marki Skintra z retinal w stężeniu 0,3 Liquid Happiness. I tak wygląda druga wersja kompletna zabiegu z mikro lub bez mikronakłuć dla skór skłonnych do przetłuszczania się z widocznymi porami i z niedoskonałościami. Także tak, kochane moje, wyglądają wszystkie zabiegi. I teraz bardzo ważne podsumowanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli chodzi o zabieg z mikronakłuciami, wykonujemy go raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o stosowanie kamienia guasza, wykonujemy go co drugi dzień. Nie polecam stosowania kamienia guasza codziennie. Może być to zbyt intensywne. Jeżeli Twoja skóra jest skłonna do rumienia, ale też skłonna do obrzęków i chciałabyś taki kamień guasza stosować, wykonuj go dwa razy w tygodniu. Możesz też taki kamień guasza włożyć do lodówki. Pamiętaj tylko, żeby nie wykonywać ze zbyt dużym naciskiem. Jeżeli chodzi o używanie wałka, czy to z hematytu, czy jadeitowego, czy z różowego kwarcu, śmiało możesz stosować go nawet i codziennie. Jeżeli chodzi o zabiegi bez wykorzystania mikronakłuć, możesz stosować je raz w tygodniu. Jeżeli stosujesz retinol, to wtedy wybierz taką odpowiednią przestrzeń w swoim schemacie pielęgnacyjnym, żeby retinol za chwilę znowu się w tym schemacie nie znalazł. Z reguły, gdy stosujemy zabieg tam, gdzie jest na wykończenie retinol, no to wtedy znajdujemy sobie miejsce, gdzie ten retinol normalnie by wystąpił. Tak będzie Wam najłatwiej. Co to oznacza? Zastosowałyście retinol w poniedziałek. Normalnie miałybyście zastosować w środę
peeling kwasowy, więc pomińcie ten peeling kwasowy i zastosujcie sobie zabieg w piątek. Wtedy będzie idealny odstęp między jednym a drugim retinolem bądź retinalem. Skóra zdąży się zregenerować, skumulujecie działanie peelingu kwasowego i preparatów właśnie z retinolem lub retinalem. Jeżeli jest to zabieg, chociażby jak to był ten łagodzący, chłodzący, śmiało możecie wykonać go w każdym dowolnym momencie, tak jak Wasza skóra będzie tego potrzebowała. Czyli tam, gdzie nie mamy mikronakuć czy retinolu, tutaj nie trzeba ustosunkowywać się do schematu pielęgnacyjnego, tylko tak jak Wasza skóra daje Wam sygnały, daje te odczucia, żeby teraz, zaraz właśnie ją złagodzić, odbudować barierę hydrolipidową, to śmiało sięgajcie po te zabiegi, po to Wam stworzyłam takie narzędzia, żebyście z nich korzystały i dostosowały do swoich potrzeb. Jak zawsze, kochane moje, oczywiście się rozgadałam, cóż, ja już inaczej nie potrafię, ale robię to naprawdę, słuchajcie, z pasją, z miłości do Was, żeby jak najbardziej tutaj zaspokoić potrzeby Waszych skór. Jeżeli nie wykorzystałam tematu i macie jeszcze nadal do mnie jakiekolwiek pytania, zadajcie mi w komentarzach pod filmem. Jeżeli Wam podobał się ten film, no to proszę o kciuki w górę, o subskrybowanie mojego kanału. No i cóż, do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam Was gorąco. Jak zawsze, śledza łuscy. Pa, pa.